30 grudnia 2016 roku. Witam wszystkich przybyłych radnych, panią wójt, pana zastępcę wójta, sołtysów i zaproszonych gości. Stwierdzam, że w sesji Rady Gminy uczestniczy 13 radnych na 15 ustawowego składu Rady, w związku z czym stwierdzam prawomocność obrad. I przechodzę do odczytania proponowanego porządku obrad. To jest w punkcie pierwszym, otwarcie obrad sesji, punkt drugi, przyjęcie porządku obrad, punkt trzeci, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, punkt czwarty, sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym, w punkcie piątym, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rudki na 2016 rok, w punkcie szóstym, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rudki na lata 2017-2020. W punkcie siódmym, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudki na 2017 rok. W punkcie ósmym, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Rudki na rok 2017. W punkcie dziewiątym, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Rudki na 2017 rok. W punkcie dziesiątym, zapytania i interpelacje radnych. W punkcie jedenastym, wolne wnioski i informacje. Punkt dwunasty, zamknięcie obrad. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania do proponowanego porządku obrad? Jeśli nie ma, przechodzę do przegłosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem porządku obrad było 13 radnych. Głosów sprzeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty. Przechodzę więc do punktu trzeciego, to jest przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu u podinspektora do spraw obsługi rady. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania do protokołu z poprzedniej sesji? Jeśli nie ma, przechodzę więc do przegłosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej sesji było 13 radnych. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty. Przechodzę więc do punktu czwartego. To jest sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. I tutaj poproszę pana zastępcę. Panie przewodniczący, panie wójt, drodzy państwo. Chciałbym się tak na początku odnieść do tego, co zaproponował pan Andrzej. Przyznam, że spotkaliśmy się dwu czy trzykrotnie, rozmawialiśmy o tej jego inicjatywie. Przyznam, że każdy pomysł, który zwiększa bezpieczeństwo gminy, popieramy jak najbardziej. No, może nie jest to... Przyznam, że przeglądałem te dokumenty, jakie mamy, to wszystko, co, bo praktycznie ten odcinek już Zambrów Marzenin jest skończony. Tydzień temu było otwarcie oficjalne tego odcinka i praktycznie już, no tak jakby na dzień dzisiejszy, jak jest on zorganizowany, tak ma to zostać w przyszłości. Prawdą jest, że tutaj ten zjazd od strony Mężenina do stacji MOI, czy do siedziby Astalgi, tam rzeczywiście jest niebezpieczny, bo jest taki na wzniesieniu. I tam już na spotkaniu tym tydzień temu postulowałem, prosiłem pracowników dyrekcji, żeby tam zainstalować jakąś barierę ochronną.
Twierdzą, że oni o tym wiedzą, że mają takie zgłoszenia, wiedzieli o tym wypadku, czy o dwóch wypadkach, jakie tutaj były. Myślę, że żeby zwiększyć też bezpieczeństwo, to powinny być też tam znaki poziome, bo są te znaki na słupach, to są jak, tak zwane znaki pionowe, ale to oznakowanie powinno być tam lepsze, bo rzeczywiście ktoś, kto przyzwyczajony jest do tego, że jedzie z mężczyznina, może tego znaku, nie wiem, no z przyzwyczajenia różnie. Trochę czasu potrzeba, żeby się do tej organizacji ruchu tak jakby przystosować. Dwa ronda, nie wiem, my jeśli będzie taka inicjatywa społeczna, z chęcią to wesprzemy. Tak jak dotarliśmy wtedy do ministra infrastruktury i to zaprosiliśmy tutaj, to spotkanie, jakie było dotyczące tak zwanej tej wcinki czy wjazdu na ósemkę tutaj przy Wiaduncie, zrobimy wszystko, co możliwe, jeśli będzie naprawdę taka społeczna inicjatywa. Jeśli Państwo zadecydujecie, to zrobimy wszystko, co będziemy mogli. Bardzo bym chciał Pana Andrzeja prosić, szkoda, że już poszedł, bo no, ciągle ta tajemnicza osoba, która do nas spadła, nie wiem, o kim mówi. Jeśli jest możliwe takie wsparcie przez kogoś, no nie wiem właśnie kogo, to z chęcią taką osobę zaprosimy. Z chęcią taką osobę zaprosimy, udostępnimy dokumentację, możemy się z Komisją Transportu, czy całą radą. Tak, z całą radą spotkać, jeśli tak, z tym przedstawicielem i tę sprawę jak najbardziej, jeśli będzie społeczne wsparcie, my rozumiemy. No, każda inicjatywa, która będzie tak jakby wzmacniała bezpieczeństwo. Jak najbardziej. To jest wszystko. Każde rondo przyjdzie na drugie rondo. No tutaj są pomysły. Jeżeli światła, to się zależy, że światła to będą przyjmowane. Światła z organizacji, które kolejkoczą, bo zjeżdżając przyczepami z wiaduktu i niech komuś tylko hamulce, niech też się robi na te rondo nie wiedzieć. Wiadomo, ronda dużego nie zrobi. A zrobienie mojego ronda i wjechanie komuś przyczepami, to wtedy się zaczęli. A tego najpierw się tam jedzie. Albo niech ktoś z górki sobie czeka na hamulcach, bo ktoś się stara. Niech ktoś sobie poczeka, no to sobie wtedy się doczeka. Na dzień dzisiejszy wiemy... Albo przy Świńskim, jak niech będzie jakieś rozszerzenie czy coś. A to jest na samym wieżu, to jest na górze. To żeby było 100, 200. Ronda są, ale na płaski. Nie zjadę, czy wiecie. No to jest równe, jakieś rozwiązanie z tym, żeby trzeba z tego byłoby wyciągnąć. Światła, tak, ale nie. Czy światła, czy jakieś linie ronda to światło. Znaczy, ja już wiemy, jak wyglądają ronda, że nie. To też, wiecie, jak to jest zrobione. Tam w jakimś większym... Bo przecież wiadukt tak jest, ale to jest 100 metrów wiadukt na płaski, ale nie od razu to się z góry wjazd. Znaczy z tego co Pan Andrzej postulował, to mi się zdaje, że to rondo bardziej tutaj przy obwodnicy, tutaj po prostu wyciągnięcie bliżej. Znaczy one się były gdzie tam, gdzie też wiodą, od tamtą, żeby one to się wiodą. Tam jest sobie, nie, ale mówię, żeby tam, nie? A tutaj no to musiało gdzie lecz przyjść. Pod budynki, nie górki. No tak, że tutaj jak najbardziej, jak Państwo radni zadecydujecie, my każdą inicjatywę wesprzemy. Będziemy próbować, czy to przez posłów naszych lokalnych, czy bezpośrednio do ministerstwa. Byliśmy na spotkaniu ministerstwa, to idzie na kolejne. Czy to coś da? Czy to jest taka możliwość? Przepraszam. Nie chciałbym podać niewłaściwej kwoty, ale te odcinki to są tutaj chyba koszty, to idzie w miliardy tego od Zambrowa do Jerzewa i przypuszczam, że gdyby w ciągu 5 lat, bo to jest, tam jest dofinansowanie unijne, no to no, tam mogłyby być różne komplikacje. Poza tym, no wiecie, tak samo jak walka tutaj o ten wjazd, gdybyśmy my rzeczywiście tak postawili na ostrzu noża, może byśmy ich doprowadzili, ale jak odpowiedzialność wtedy gminy, bo wszystko poszło na nas. Wszystko poszło na luki, wszelkie opóźnienia, wszelkie braki, czy źle to zrobione.
wtedy bylibyśmy takim kozem ofiarą. A jak nasza droga by się zaczęła w służbą prawdopodobnie, to dostała, jest na drogi 10 lat gwarancji. Jakby się zaczęła ta droga psuć, to zaraz by gwarancja przepadła na to. I wtedy też by się czytali w gminie, że no, gmina zrobiła coś i dlatego tak. Droga się zepsuła. Właśnie o to chodzi, że może to lepiej tam, bo mam obietnicę, że po 5 latach, czyli no właśnie, tak, że po 5 latach powinniśmy o tę inicjatywę tak jakby... Wcinkę zrobić, wtedy już ten, to tak sobie przez okres... Tak, już tam nie będzie, tam kadr, i później tylko są koszty, bo tak powiem przeróbki, tak? Tak, tak. No, no, o, wtedy właśnie. Ale no to 5 lat po prostu, no, bo tego się nie da... Nie da się przeciągnąć. To, co pan Andrzej mówi, to też na mapach, tak jakby miejsce, gdzie chciałby te randa zlokalizować, no to jest ciągle obszar tej budowy. Ja przypuszczam, że jeszcze no, te 5 lat, no ciężko będzie cokolwiek zrobić. Myślę, że na razie może to czy oznakowanie świetlne, to dobry pomysł. No po prostu jest niebezpieczne. Jest ustrywanie, jest ten wiatr, czy wiatr. Ale wiesz, ktoś jedzie tylko do drogi, klimat i on odbył za prowadzisz, nie? I też chce wyjechać na miasto. No wiesz, no to tam są panierki. No jeszcze będzie panierki. Jest taka pole w tym stanie, że będzie trzeba w lewo jechać na tej fliki i nie będzie widać nic, tak nie osób pojedzie. A tu wiesz, a tu jeździ ktoś, kto szybko jedzie i wiesz. Można mostą dać ograniczenie prędkości na tym miejscu. A i jeszcze to nie będzie, było mi kurwa. Tak, ale ten wypadek, co był, no też tam jest stop, a żona pana Rzewy, kawał pana Kula, to nie jest tam. Także tutaj, no, światło. Właśnie, można było z banki. Kupy najpierw światło. Ja myślę, że ten, nie jest bardziej kolizyjny niż działanie przy straży. I też tyle lat. To znaczy, wiesz, ale przy straży jest jakoś widoczne, to jest niewidoczne. Ale tak widoczne. Wjeżdżając z jeżdżą, to jest niewidoczne. Bo wiesz, temu co z górki jedzie, to jest ok, nie? Teraz biegnie. Ale to wiesz, wychylasz na lewą stronę, albo nawet od Mężczyzna, no tutaj wiesz, ktoś się wiesz, weźmie na ten, wiesz, bliżej na tą stronę, to zaczynasz ruszać już one spory na tobie, nie? Tak, jak ktoś według tej szybciej, to... No bo ty go nie zobaczysz, bo to jest górka, jest więzienie, nie? A wiesz, ja myślę, że pomysł nie do światła i nic więcej, no bo rondo i tak nic nie da, bo drobna to się dobrze rozpędzić, żeby tutaj wjechać. Pomysł pana Andrzeja, wobec tego dotyczący bezpieczeństwa jest naprawdę... Bo na razie ruch może nie jest duży, ale w okresie letnim będzie zupełnie inaczej. I to jest ten czas taki do tego, żeby no właśnie coś, no taką perspektywę podjąć i coś z tym bezpieczeństwem zrobić. Także my z panią Wójt wspieramy naprawdę, wysprzemy każdą, myślę, że każdy pomysł i jakiś minister czy coś o sygnalizację, bo to nie jest żaden koszt, no co to jest możliwość, tak? 10 tysięcy czy już na za jakiś koszt, czy tak. Ale gdzie ty na samym górze? Wcześniej? Ty, no wszyscy mają. Czy wiesz, że tam jest? No musisz wiedzieć, jak wolniesz, bo to tego nie widzisz, nie? Tam są stopy, ale ktoś jedzie, to na się to zjedzie w górę, nie? I tego nie zrobi. Bo ja tam nie wiesz, że jest na górce, ale jest jeszcze kręg, ja zależałem, bo się nie wiesz, to się w górki już tam, ale jadą do strony, że przecież tam jest przystanek zrobiony. Tutaj kwestia od 11 listopada by należało ważąć trzy słupy oświetleniowe. Przynajmniej do samego tego wieżyczka. Bo też by to poprawiło bezpieczeństwo. Zaraz z tej uwagi, że tam jest zrobiony przystanek, a nie ma żadnego oświetlenia. I przy takich porach typowo zimowych tam jest ciemnica. Ale nawet koło przystanku było już na inaczej. Jeszcze chciałbym wiedzieć, jak będzie oświetlenie, płatne za oświetlenie, bo czy te sprawy są już uregulowane?
Chciałem się odnieść do tej rozmowy, bo tak wokół słuchałem Państwa. Domyślam się, że za chwilę ta rozmowa się skończy i to niczym się nie zakończy, bo ani żadna uchwała nie jest podjęta w tej chwili, ani żadne rozwiązanie konkretne. Moim zdaniem przebudowy to oczywiście nie przejdą w tej chwili, tak samo jak Państwo mówicie, interwencje wtedy. Wtedy to był czysty zabieg przed wyborami do uzupełniającymi do Senatu, więc tu raczej bym się nawet na to nie powoływał, bo to jest spotkanie, które się odbyło, to można było się spotkać, porozmawiać, rękę uścisnąć, ale to wiadomo, że nic z tego nie będzie. Co do tych propozycji, o których Państwo mówicie, z tego, że jeżdżę po kraju, to zaproponowałbym ograniczenie prędkości z wyspami, takimi pasami, które są niekolizyjne, niczym nie przeszkadzają, a po prostu opony drżą. Jest to najtańsze rozwiązanie, bezpieczne, przyczepy żadne się nie przewrócą, samochód nie podskoczy, a drgania przy prędkości powyżej 50 powodują, że jednak człowiek automatycznie zwolni. Najtańsze, najprostsze. Rada powinna podjąć uchwałę w tym stylu, bo jeżeli to się skończy taką rozmową, to nigdzie to nie trafi. Dziękuję. Jak najbardziej, tutaj. Może nie zgadzam się, żeby spotkanie z ministrem było jakieś tam wyborcze, bo nawet byli przedstawiciele byli sołtysi i tam była walka o to, żeby to. Wiem, jak się skończyło, także nie mówmy, bo tu nie ma co się chodzić. Tak, ale nikt z góry nie zakładał, że tak to będzie. Była możliwość, też może niestety, bo większe przy tym koszty straszne niż. Niż to warte na ta droga jest gmina, może to może być takiego drogi. Ale to nie, że my mamy to zrobić, tylko trzeba to podjąć drogę pewną, żeby to do kogoś. A nie tylko mówić to podmówienia, no to wiadomo, że. Droga do Mężelina ciągle jest tak jakby własnością, my nic nie wiemy, generalnie dyrekcja, to jest stary tor centrum. Tak. Tutaj jest droga powiatowa. Tutaj w pierwszym rzędzie by należało, tak jak kolega tam wspomniał, bo z samej rozmowy to nic nie ma o czym mówić. Wezwać pracownika z generalnej, uważam, ewentualnie z powiatu i czy to jest w ogóle możliwość jakiejkolwiek konkurencji w to zrobię. Bo ja też osobiście uważam, że tylko sobie pogadamy, ale to nic prawie nie zrobimy przez te 5 lat. To podlega wszystko pod generalną. Obwarowane jest tym 5-letnią umową i tyle. I możemy sobie tylko porozmawiać. Ale skoro przejęcie własnością drogi powiatowej, tak? Drogi powiatowe. To nie, tam jest generalny dyrektor. Pytanie, czy my w ogóle cokolwiek tam żemy, bo ja uważam, że my na poziomie gminy w ogóle tam nie możemy tak zrobić. My nic nie możemy zrobić. Znaczy my możemy zrobić. Zorganizować spotkanie, jak jest tutaj generalny, czy powiatu, czy w ogóle jest w stanie cokolwiek tam. Ale pierwsze spotkanie z przedstawicielem generalnej dyrekcji. Bo raczej tak może być, ja uważam. Najbardziej trzeba byłoby po prostu spotkać się z kimś generalnym. Także tutaj prośba, ja myślę ode mnie od wszystkich tutaj zebranych osób, żeby początkiem roku zorganizować takie spotkanie z pracownikami generalnej, ewentualnie też powiatu. I czy mamy tą możliwość, jakiejkolwiek ingerencji, nie? Dobrze, to czyli spotkamy. Nawet generalna będzie tak się odbywać się, bo związki musi na to w jakiś tam sposób podejść do tego. Nie, no, ja nie wiem, i ta droga, co jest ta niby, ta lądówka, ta, co jest ekspozycja, co jest do tej drogi. Patrzę, że oni też się nic nie poprawili, tylko zostawili z tymi dziurami, jak była. Jak była, no to ja nie wiem, to też jakoś oni to powinni się tym zależeć, no bo
No tam boczna, co jest, co masz teraz. No to jest tam stary. I tak, kawałek jest gdzie robiony do Rodolinowy, ale gdzie jest stary, no to nie wiem. Tam starostwo ma złożyć jakieś tam interpelacje do generalnej, żeby on to poprawił. Nie, należy się robiono do domu, czyli robię do domu, czy do tego, a tu taki ustawia kawałek dobry i kawałek tak, kawałki są podamontowane, kawałki. A nawet jak ta pani wylała tam, no to kulki w dolinie. Przecież to jest za kilka lat, to ta droga będzie bez żadnych kilku. Przecież pana tam to na tej górce. No mówię, że należało to będzie odzyskać. Myśmy już porozmawiali o kwestii tego bezpieczeństwa z jazdą. W kwestii tej wyrazy i drugiego samochodu. No to dużo, to mamy na nas to będzie. Dobrze, czyli... Spontanie, czy z dyrektorem, czy z przedstawicielem generalnym dyrektorem. To jest uchwały, to przejdę do kolejnych. Drodzy Państwo, wczoraj wpisaliśmy wnioski, jeden dotyczący termomodernizacji szkoły Grądek Łoniecko. Wniosek ten chyba na kwotę ponad 1 milion złotych. Minus 147 tysięcy. Nie. Właśnie tutaj, bo drodzy Państwo, szkołę w Połomyi zrobiliśmy w dużej części na dokumentacji, która była robiona wcześniej. Tylko ją aktualizowaliśmy, bo audyty zmieniają się co jakiś czas, muszą być. Jest tyle papierów przy unijnych wnioskach, że czasami ręce nam opadają, no ale trzeba to przerunąć i tutaj chcemy zrobić taką pełną termomodernizację, łącznie z wymianą elektryczności, z kotłownią, z rurami do wody, z oknami. Naprawdę całkowity remont. Szkoła chyba jest z początku lat 70. Jak pamiętam i praktycznie do tej pory nie, no były okna wymieniane. Część jakichś prac była zrobiona, ale to na jakieś ma służyć tam przez następne ileś lat. Tak, to zdecydowaliśmy się na taki całkowity remont. Przypuszczam, że ta kwota może taka trochę dosyć wysoka, ale z reguły potem w wyniku przetargów kwoty są dużo niższe. To jest jakieś założenie projektantów, po jakichś cenach gdzieś tam może, bo akurat nie robił to Białystok, może po tych cenach, no, które na tamtym rynku są. Tak samo było z Kołomyją. Praktycznie po przetargach te ceny remontu były niższe niż mieliśmy to w audytach czy w kosztorysach. Także tam chcemy, nie wiem czy ten nasz wniosek przejdzie. Jeśli nie, to jako w budżecie gotowi jesteśmy, żeby ten remont tak wykonać. Może nie tak głęboki, jak można byłoby to zrobić wnioskiem unijnym, ale budżet jest realizowany w mniejszym zakresie. Jeśli po prostu nie zdobędziemy, bo jest masa wniosków. No, taka przypuszczalna ilość punktów to chyba 61,5. No tak. Do 50 są... Panie Wójcie, ja może pytam, to w tych szkołach dużo jest uczniów? Są klasy łączone, czy są pojedyncze klasy? W Grądach jest 74. Są klasy łączone. Nie wszystkie klasy są włączone. Przedmioty główne są rozdzielne, artystyczne tylko. Bo nie wiem, czy jest jakiś tam sens nakładania, no tutaj dobrze byśmy dostali jakieś te wsparcie finansowe, bo nowa ustawa oświatowa, z tego co mi wiadomo, wprowadza takie zmiany, że to będą koszty dla gminy kolosalne. Nie będą mogły być klasy w żaden sposób włączone, to przede wszystkim. Poza tym wracamy do tego systemu ośmioklasowego, to też będzie koszt, a będą niestety dla gminy. Te klasy niższe będą mogły być łączone, tylko tak. No właśnie, ja zmierzam do tak. Też, bo kwestia będzie wyposażenia. Dalej, czy nie będzie w ogóle
zrobienia tylko jednej szkoły w Rudkach. No bo z gimnazjum też coś musi zrobić. Czy te szkoły się utrzymają? Bo tendencja jest taka, że te mniejsze szkoły będą likwidowane. To są takie... Miejmy nadzieję, że 500 plus zadziała i będzie wzrost. Zlikwidować jest łatwo, natomiast odtworzyć szkołę nawet po krótkim czasie jest bardzo ciężko, więc za wszelką cenę powinniśmy my mamy taką propozycję, że być może pozostawić to jako szkoły ośmioklasowe z tym, że z sześcioma oddziałami, czyli tak jakby siódmą i ósmą klasę w dalszym ciągu przywieźć do Rudek. O ile rodzice to zaakceptują, no po prostu pozostawiliśmy to do konsultacji społecznej i społeczeństwa, gdzie te szkoły są. Także konkretnie na te pytanie nie odpowiemy. W każdym bądź razie ja osobiście jestem za tym, żeby te szkoły zachować, bo mówię, łatwo jest zlikwidować, natomiast odtworzyć szkoły. Liczymy co? Liczymy na 500 plus, że będzie więcej dzieci. Znaczy cokolwiek by się tak jakby z reformą szkolnictwa działo, no budynek jest własnością gminy, a jeśli każdy budynek, jeśli nie jest remontowany, to się wygraduje. Jeśli tutaj mówimy o milionie, przyjmijmy, bo zdarzenie to będzie 800-700 tysięcy, przy dofinansowaniu 85%, a raczej 75%. Tak, dobrze właśnie uzyskało. Tak, to 1/4, no to po prostu... To, co niezbędne jest, no, nie będziemy robić całej zmiany, tylko to, co już po prostu wymaga tego remontu, prawda? Znaczy, no ja przyznam, że mnie przyjemnie jest patrzeć na ten budynek w Kołomyli. Jeśli dzieci będzie więcej, no to tylko chwała. No to jest zawsze to jest... No widać, co ty zaniedbany w szkołach, jak się zagradują szybko. Druga umowa wczoraj podpisana też to jest umowa transgraniczna, to cztery gminy tutaj sąsiednie, czyli my jako gmina prowadząca Tykocin, Kuleszek i Kołaki, i to dotyczy bezpieczeństwa. To jest wnioski złożyliśmy na dwa samochody. Jeden to jest bojowy samochód strażacki. Sam, no tak jak założyliśmy w kosztach, to jest około 1 000 000 zł ten samochód. My 100 tysięcy byśmy dołożyli. Tak, tylko tam jest 90% dofinansowania. Mały, jak mówię, na budżecie. Drugi osobowy, też no taki sam koszt około 100 tysięcy, czyli przy naszym układzie 10 tysięcy. I nie mam tutaj. Nie wziąłem tego, wiecie, kosztu rysu. Tak, będą takie spotkania też strażaków z tych czterech gmin ze strażakami z Ukrainy. Nie wziąłem, bo się śpieszyłem. Jest to któryś tutaj z przygranicznych rejonów Ukrainy. Jest takie przewidziane spotkanie. Jakby szkoleniowo może będą jakieś sportowe zawody między strażakami. Wnioskowaliśmy też o zakup drona. Także myślę, że to taki bardzo ciekawy projekt. Wymaga tylko się tak jakby no, prosić, żeby udało się to zrealizować. Bo przypuszczam, że OSP no, nie wiem, czy są takie przypadki, że OSP kiedykolwiek, może ich są, ale dostaje nowy, technicznie wóz bojowy strażacki. Raczej są to jakieś tam przekazywane przez Straż Państwową. No myślę, że to tutaj też podniesie w dużym stopniu poziom bezpieczeństwa. Szybkość działania. No szybkość działania. Skuteczność działania.
Kolejna rzecz. Kolejną w najbliższym czasie rzeczą przygotowujemy dokumentację do też złożenia wniosku z wodno-ściekowej gospodarki. Ciągle wracamy do tego, do tych poletek przy oczyszczaniu ścieków w Mężelinie. Chcielibyśmy też w miarę możliwości wymienić tam część urządzeń i wyremontować budynek oczyszczalni w Grądach. No i też część może urządzeń albo wymienić, albo po prostu doposażyć. Przyznam, że tutaj ta poletka no dla nas, według naszej opinii, to takie najlepsze rozwiązanie na co najmniej 20 lat. Bo nawet w tej chwili mamy problem z zasadem, jaki produkuje jedna i druga oczyszczalnia. Nie wiem, jak ktoś z Państwa był w Grądach, to ten osad leży dookoła budynku. No i do końca ubiegłego roku była możliwość utylizacji tego nie pamiętam, w Czerwonym Borze, ale wodociągi wiejskie, które z Łomży utylizowały to, a jest to obowiązek gminy. I w tej chwili te tak zwane śmiechińska już tego po prostu nie przyjmują. I dla nas myślę, że na te 20-30 lat te poletka to jest najlepsze rozwiązanie. Swobodnie będziemy mogli ten osad zagospodarować. Kolejna rzecz jest to, co też przygotowujemy dokumentację do remontu świetlicy w Królach. To będzie realizowane z brama na Podlasie. Z bramy na Podlasie. Tam prawdopodobnie w kwietniu będzie też ogłoszony ten kwiecień, marzec ogłoszony. Ogłoszamy składanie wniosków. Piątą z takich rzeczy poważniejszych, które na ten rok planujemy, to jest też, jeśli nam się uda, to całkowita wymiana oświetlenia. Przyszło do nas pismo z PGE z Białegostoku, w którym rejon energetyczny informuje, że zostały skierowane do opracowania dokumentacji techniczno-prawnej zadania w zakresie modernizacji sieci elektroenergetycznych. Tak jak przypomina nam tutaj, że koszty utrzymania, budowy i konserwacji, zastąpienia nowymi urządzeniami leży w kwestii gminy. Piszą też tutaj o tym, że w przypadku wniosku gminy PGE umożliwia instalowanie przewodów oświetleniowych i opraw z wysięgnikami na słupach linii będących jej własnością. Tutaj wszystko z tego pisma fajnie i ładnie, tylko my po prostu musimy tak jakby tę prawną kwestię, czy z unijnego dofinansowania możemy na nie swoich tak jakby słupach te nowe oprawy, jeśli będziemy chcieli ten wniosek będziemy składać, czy my możemy to zrobić? Bo no, ja na dzień dzisiejszy nie wiem. Spotkaliśmy się jeszcze w lipcu z dyrekcją PGE w Łomży i tam była obietnica, że sprawy tak jakby własnościowe tych urządzeń i słupów zostaną dosyć szybko rozwiązane. Mamy koniec grudnia, dalej nie wiemy w jakim kierunku to pójdzie. Niektóre gminy były wcześniej takie okres, że przejmowały tak jakby na swoją własność. Własność kupowały. Tak, odkupowały na części. Ale chyba były takie gminy, gdzie one na okres projektu jakby w dzierżawę brane te urządzenia. Ale to wszystko zależy, jakie będą wymagania w tych nowych projektach, no bo no nie wiemy, jakie będą. Chyba gdzieś w czerwcu będzie w lipcu, tak, w lipcu tak, jest. Wtedy to już będziemy wiedzieć, jakie są wymagania. Tak, w lipcu będzie takie działanie. Czerwiec, lipiec. Przewiduje montaż instalacji efektywnego energetycznego oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem ulicznym. Przyznam, że tak jak mówiłem na ostatniej sesji, zmieniliśmy firmę, która tak jakby w razie awarii naprawia te czy słupy, czy całą tę sieć. No według opinii właściciela tej firmy, no zresztą to my wiemy, że
często jest to w tak opłakanym stanie, że tak jak mieliśmy chyba na krótkie, jak pan Sołtys tutaj zgłaszał, nawet po wyjeździe ekipy, która to naprawiła, no znowu nastąpiła awaria. Te przewody są w jakiś tam dziwny sposób połączone. Wymaga to naprawdę kompleksowej i całościowej zmiany. Także jeśli będziemy chcieli to zrobić i uda nam się z tych unijnych pieniędzy, jeśli oczywiście to przejdzie, no to przystąpimy do takiej kompletnej, całościowej wymiany oświetlenia w gminie. No i też będziemy chcieli, tak jak pan Jarek mówił, czy tutaj przy ósemce, tam gdzie bo na przykład to skrzyżowanie też obwodowe z drogą do Łąży też no, praktycznie w ogóle nie jest oświetlone. Są miejsca, które po prostu trzeba no, doświetlić. Także tutaj będziemy chcieli kompleksowe, całościową wymianę oświetlenia łącznie ze sterowaniem wymienić. Ja mogę panu przerwać? Ale słuchaj pan, tu mamy zmiany, projekt zmiany ten do projektu budżetu i z tego programu na oświetlenie wzięto jest 500 tysięcy złotych. Ale my musimy mieć zapewniony wkład własny. Na rządy. A tutaj na projekty jest to tysięcy. Jeżeli mamy modernizację oświetlenia, to jest wzięte 500 tysięcy złotych. To ile tam jest? 100 tysięcy zostało na projekty, na wszystko. Jeśli projekt będzie ruszał w czerwcu, to widzę, że jeszcze będą sesje i z tego roku jest nadwyżka, która ja jeszcze nie wiem jaka jest, bo jeszcze nie mam sprawozdań ze swoich jednostek i tę nadwyżkę zaangażuję do tego projektu. A na początek mamy z tego projektu brak. Pieniążkę później zrobić, jakieś przesunięcia. Na zabezpieczenie jest nagrody. Po prostu, żeby składamy wniosek i zabezpieczyłam w budżecie pieniążki na to, żeby na ten czas były zabezpieczone. I tak przecież jak pan wójt powiedział, że po przetargu ta kwota na grondę Koniecko będzie na pewno niższa, więc będzie gdzie przesunąć i wszystkie środki. Jeżeli wniosek przejdzie. Bo jak wniosek nie pojedzie, że to będzie tak samo. No to będziemy robić niższymi, nie będziemy takiego dużego projektu. Także będą te pieniądze, można powiedzieć, że z powrotem wrócą, a jak nie, to mówię, z nadwyżki z tego roku zostaną wprowadzone na te światło, to jest pani mój priorytet i na pewno tam pieniążki będą. No. Ale dla mnie to jest dziwne. No. No nie chciałam wprowadzać kredytu, bo nie ma takiej potrzeby. Nie, no albo jak ja wiem, że jest nadwyżka w tym roku, to po co mi ten kredyt zaciągnąć, tak? Jaki jest właśnie koszt oświetlenia? Mamy chyba 720 opraw w całej gminie. Rocznie w budżecie ile na to jest? Ponad 300 tysięcy. No bo jest przecież z tego, co się orientowałem w innej gminie, kredyt, który można wziąć na zerowe. No właśnie, chciałem wam powiedzieć, że i 3 lata to się nam sama wróci bez dodatkowych kosztów, więc. Znaczy to z tego skorzystać. Opcją taką wydobną jest to, że można finansować wymianę oświetlenia za oszczędności, jakie wynikają. Bo generalnie PGS zrobiło tę inwentaryzację tych opraw w całej gminie. Nie wiem, czemu tam jest napisane, że mamy bodajże sodowe, jak w większości są wartęciowe. Trudno jest nawet czasami kupić te żarówki do tych opraw. My jedno mamy tutaj na tak jakby do obejrzenia, bo duża część to jest jeszcze za 70. No niestety, tutaj trzeba wszystkie oprawy mieć. Jeszcze chyba 2 miesiące temu zwracałem się do firmy, która właśnie tak robi, czyli wymiana opraw i systemu sterowania światłem za oszczędności. I to, tak jak pan mówi, 3-4 lata rzeczywiście z tych oszczędności to się finansuje. Czyli opcją jest albo uzyskanie finansowania unijnego. A co lepsze? No co lepsze, to jest oprocentowane, to jest na zasadzie kredytu. No bo tutaj to jednak, jak przy środkach dostajemy jakieś środki, tak. A tutaj to z własnymi środkami spłacamy. Tak, ale jeżeli koszty lampy LED-owej utrzymania to jest 10% tej, no to... Nie, ale nawet jak zrobimy ze środków unijnych, to już oszczędność jest nasza, u nas w budżecie zostaje, a tutaj to jakby powiedzieć spłacamy kredyt. No dobrze, no, jeżeli no, to trzeba przeliczyć, tak ja nie policzę tego państwa. Nie, no właśnie, tak. Mi się wydaje, że zawsze... To znam gminę, której to już działa, bo akurat przed świętami to zrobili i w tydzień czasu wymienili 3000 lamp u siebie za 3 miliony złotych, więc średnio jedna lampa kosztowała 1000, tak?
1000 złotych tych odmiało być. No i szybko to zrobili. Właśnie na ten kredyt i 3 lata z ochrony środowiska im się to spłaci samo. No to... No tak, tak. Tutaj właśnie to jest no, możemy czekać na to dofinansowanie i wtedy, no jeśli to była jesień, bo to jeśli czerwiec, to całe procedury to do jesieni to niespokojnie. I na jesieni, czy jeszcze może przed zimą, można byłoby to zrobić. Możemy pójść. To tutaj też, jeśli Rada zdecyduje, że mamy te rozmowy prowadzić z firmami, które tak właśnie robią, możemy to zrobić. To jest łatwe do przeliczenia, 720 opraw, mniej więcej. One kosztują już około 500 zł. Pewnie doszło te drugie 500 to instalacja tego i koszty i sterowanie. Tak, ale 500 to już jest tak, to jest zależy od mocy. I tutaj koszty sterowania, czyli tych urządzeń, tych skrzynek, które tym całym no, oświetleniem tak jakby sterują. Różnie to też można, można to na gminie tak jakby mieć cały pogląd na oświetlenie wszystkich tam. Także tutaj no też jeśli Państwo radni tak jakby podejmą jakąś decyzję, żebyśmy kontynuowali rozmowy, możemy ku temu się skierować. Tak? Więc dwie opcje, albo czekamy na dofinansowanie unijne, albo robimy, tych firm jest sporo. A nie można zrobić tego dwojako? To znaczy zacząć rozmowę jak gdyby z firmami, zorientować się jakie są faktyczne koszty, prawda? Jakie są faktyczne gdyby poniesione koszty przez tę firmę, tak jak tutaj Pan mówi, z tym kredytem, a zarazem czekać do momentu dofinansowania. Jeżeli będzie możliwość jakiegoś dofinansowania, to moim zdaniem jest lepiej skorzystać z dofinansowania niż wchodzić jak gdyby w kredyt, ale dlatego, że jak gdyby dofinansowanie jest ileś tam procent, prawda? I w tym momencie cały jak gdyby zysk tych oszczędności pozostaje w gminie, a nie przez 3 lata, jak gdyby dalej, czy tam te 4 lata płacimy tyle samo, co i płaciliśmy. Nic się tu nie zmieni. Jak najbardziej tak, to, że z punktu widzenia firmy tak chyba do tego podchodzą, że jeżeli my nie zrobimy przetargu, to nikt, no wiecie, 700 zrobić audyt. Można taką osobę przy kalkulatorze, nie? Ale objechać całą gminę i zrobić porządne, to firma, która miałaby, wiecie, tak powiedziane, bo na razie to tak właśnie wychodzi, że my mówimy, że chcemy. Więc oni, ja wysyłam im inwentaryzację PGE i oni na tej podstawie robią taką wstępną, ale która z firm przyjedzie, wiecie, wyda ileś tam, żeby to objechać, sumować, zliczyć, złożyć propozycję, a my powiemy, dobrze, dziękujemy wam. No, ale do finansowania unijnego również jest potrzebny audyt. No tak, ale to już wtedy wiadomo, bo składa się wniosek i dopiero potem jest... No ale z tego wynika, że audyt i tak musimy zrobić, prawda? W momencie jeden audyt możemy, że tak powiem, poświęcić dla firmy, która, że tak powiem, może nawet to tak, wyceni. No, ale dzień w koszty kwalifikowalnego projektu, a jak nie, no to weźcie tutaj, no przecież to jest... Jeśli zdecydujemy się na unijne, to ten audyt i tak musimy zrobić, bo do wniosku unijnego to musi iść. Ale to tak naprawdę powiedziawszy, audyt, czy się zdecydujemy na jedną opcję, czy na drugą, to audyt i tak musimy zrobić. Znaczy, no tak, ale jeśli byśmy zdecydowali się na firmę, dajemy ogłoszenie na kompleksową usługę, czyli z audytem i już z wymianą, bo najczęściej robią to te firmy. No tak. No czyli no, tutaj musi być decyzja. Ja myślę, że... Nie będzie mniejszy kredyt, jak my zapłacimy za ten audyt, no przecież, tak? No to chciałem to samo powiedzieć. No, w tym momencie jak gdyby koszty jak gdyby kompleksowe z audytem razem z wymianą ze wszystkim będzie mniejszy. No taką mam nadzieję przynajmniej, że będą te koszty niższe o te koszty audytu, jeżeli audyt będziemy mieli na rękę. Tak? No to w tym momencie można by było... Można wycenić coś wtedy ciemno, tak? No to i tak jest audyt potrzebny tak, wcześniej. Tak, ale to. Czy miałby... Słuchajcie, jeśli firma, która żyłaby to za te oszczędności, to wtedy była miała usługę w całości z audytem i z wymianą. No tak, ale to też nie wiemy, że tak powiem, którą firmę by wybrać. No to właśnie na to polega przetarg. Bo wtedy mamy całość i mamy po przetargu. No generalnie wtedy firmy może przyjeżdżają, robią taką scenę, albo na podstawie tego, co jest wystarczyło. I wtedy w przetargu mamy potem całość środków. Możemy wyłonić firmę, która zrobi przetarg i zrobi wymianę
A możemy zrobić przetarg na sam audyt. Możemy zrobić przetarg na sam audyt. Do tego właśnie dążyłem, żeby zrobić sam audyt bez jakiejś usługi. W tym momencie, gdyby ten audyt będzie można, że tak powiem, przedstawić do finansowania. I do projektu, i do... A z drugiej strony, jak decyzja. Tak, decyzja. Jeśli Państwo radni nam powiecie, to też tak jakby trzeba... Ja myślę, że trzeba byłoby zrobić ten audyt i... I tak za niego płacimy. I tak płacimy. Czy audyt jest w tym momencie w kosztach? Tak, tak. Tylko, że w unijne to on pójdzie jak to w iluś zwrotach, a przy tym drugiej propozycji, no to i tak mile zapłaci. Czy to po prostu nie ma... A taki audyt to są pieniądze rzędu? No, przepraszam, 20-30 tysięcy. Policzymy, tak, spisać różne urządzenia. Mówię, to po prostu, a jeśli firma dzwoniła, to proszę o to, że przypuszczam, że mieliśmy usługę. A, to możemy jak najbardziej. Jeśli to jest, taka będzie mowa, to możemy zrobić niezależnie. A także tyle co do oświetlenia. Chciałbym też powiedzieć w ramach Funduszu Sowieckiego w ostatnich dniach dokonaliśmy rozdrukki z magazynów, starych magazynów w Kosakach Nadbiernych. Został tam uporządkowany też teren wokół po magazynach na działce. Wybudowane zostało też oświetlenie uliczne już w miejscowości Rudki Tartak Nowy. Jest to zrobione, ale zgodnie z umową z PG ruszy to tak jakby oświetlenie zacznie działać ponownie. Ostatnie rzeczy też dokonaliśmy remontu, zmodernizowaliśmy serwerownię. Tutaj została zainstalowana klimatyzacja, bo to jest to urządzenie, które się tak jakby wytwarza wysoką temperaturę. Tak, zakupiliśmy nowy serwer, który tak jakby zabezpiecza dane gminne. Wszystkich jednostek też, tak, że tutaj wykonaliśmy takiego skoku technologicznego. Nie, to było niezbędne, bo to teraz... A już światło wygląda. Tak. Zakończony został remont i przeniesiony. Tu są pracownicy w Centrum Usług Wspólnych, to jest w budynku Domu Kultury. Wykonaliśmy też remont drogi w Grądach Woniecko. I chciałbym jeszcze, podpisaliśmy porozumienie ze starostwem w sprawie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Kalinówka Wyspa, Kosaki Falki. I tutaj wspólnie tę... Na 2017 rok. Wspólnie będziemy realizować. I to chyba wszystko, co z tych głównych rzeczy. Dziękuję bardzo. A teraz przejdę do punktu 5. To jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rudki na 2016 rok. I tutaj poproszę panią skarbnik. No, te zmiany to jeszcze mamy tak cały czas są w toku. Tutaj dostaliście państwo radni uchwałę przygotowaną w sprawie zmian w budżecie. I mogę powiem tak. Planowane zmiany w budżecie na 2016 rok. Zwiększa się dochody o kwotę 105 292 zł z tytułu odsetek wpływów z dzierżawy, opłat administracyjnych, podatku od nieruchomości leśnego, wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływów od dłużników alimentacyjnych. To są właśnie dochody zwiększone o 105 292 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 232 400 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. Właśnie nie było wpływu na podatku od działalności gospodarczej i podatku dochodowego od osób prawnych, opłaty skarbowej oraz zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń do opieki społecznej. Po tym zwrotu było jednak mniej niż do sumy zostały zaplanowane. To właśnie ta kwota 232 400 zł. W związku z tym, że zwiększyły się dochody z właśnie sprzedaży
zezwolił, za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 7973 zł, to taką samą kwotę zostały zwiększone wydatki na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zmniejszenie planu dochodów spowodowało też zmniejszenie planu wydatków. Zostały zmniejszone wydatki o kwotę 135 081 zł. I to stanowiło budowa poleceń hydrobotanicznych, oczyszczalni ścieków w Mężczyźnie. W tym roku był ulubiony projekt i po zapytaniu ofertowym, który przygotował właśnie pan wójt, ten projekt został wykonany za 9000 tam z czymś, prawda? To te 15630, tak, które zostało, ja zdejmuję, bo ta inwestycja, która już została przeniesiona na rok 2017. Też zdjęto przygotowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej 35 000, bo te zadania też zostało przeniesione na 2017 rok. Zadań planowanych w ramach przejęcia wodociągu było zaplanowane tam na te zakup na programy, na sprzęt, tak, i z uwagi na to, że wydłużył się okres przejęcia tych wodociągów, to te zadania w tym roku w kwocie 22 000 zostało zdjęte i myślę, że pewnie w następnym roku, no nie wiem bardzo, kiedy to się to przedłuży, prawda? Także trudno mi jest powiedzieć, co kiedy się wydłuży ten okres przejęcia tych wodociągów. Oraz pozostałych bieżących zadań jak opłaty, usługi, zakupy, pozostała kwota została zmniejszona. Także to są w tym przypadku. Później jeszcze przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 49 373 zł. To to się odejmuje z takich właśnie paragrafów, gdzie tam na przykład czy za energię, czy wynagrody pozostawały jakieś pieniążki, a tam gdzie jeszcze mamy faktury do opłacenia i jest taka potrzeba, to się przenosi. Także na Urząd Gminy to jest kwota 26 483 zł. W Szkole Podstawowej w Kołomie 370 zł się przenosi. W Szkole Podstawowej w Grądach Wojecko 400. W Szkole Podstawowej w Rutka 9650. I w Osłów 12 470 zł. I tutaj wszystkie dokładnie w jakich kwotach, co jest tutaj omówione wszystko w tym załączniku numer 4. I jeszcze dzisiaj dostałam ze szkół takie zmiany, które mi też prosiła, bo nie macie panowie, to polegają na tym, że zmniejsza się wydatki w szkole podstawowej w Rutkę w dziale 801-01, paragraf 4260 i 14 020, i przenosi się je na zakup węgla 5500 w szkole podstawowej w Rutkę. W Szkole Podstawowej w Kołmie na wypłatę dodatków mieszkaniowych 400 zł, duże obsługi szkół na dowożenie uczniów 1700 zł, gimnazjum na zakup węgla 6000 i na wypłatę dodatków mieszkaniowych wiejskich 420 zł. Jeszcze tu Państwo proszę o przyjęcie tych zmian. Czy są jeszcze jakieś pytania do tych zmian? Jeśli nie ma pytań, przejdę do czytania projektu uchwały. To jest uchwała nr 91 łamane przez 20 łamane przez 16 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2016 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2016 roku, pozycja 446 579 oraz artykuł 211, artykuł 212, artykuł 214, artykuł 215, artykuł 216, artykuł 217, artykuł 218, artykuł 220, artykuł 221, artykuł 235, artykuł 236 i artykuł 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw 2016 roku, pozycja 1870. Rada Gminy uchwala co następuje.
Paragraf pierwszy. W uchwale nr 52 łamane przez 11 łamane przez 15 Rady Gminy Rudki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rudki na 2016 rok dokonuje się następujących zmian. Punkt pierwszy w załączniku nr 1 plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok. Punkt pierwszy zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 105 292 zł. 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 232 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Punkt drugi. W załączniku nr 2 plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok. Punkt pierwszy. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 7973 zł. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 135 081 zł. 3. Przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 49 373 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W załączniku nr 3 zadania inwestycyjne w 2016 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do uchwały. 3. W załączniku nr 3 zadania inwestycyjne w 2016 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do uchwały. 4. Paragraf 7. To jest pomyłka, to jedno trzeba wykreślić, przepraszam. To zobacz, że mam dwa razy powtórzone, to zostało uchwalone. A no właśnie. No. Dobrze, czyli tu będzie 3. Tak, to ten trzeci. Paragraf 7 ustęp 1 otrzymuje brzmienie, ustala się dochody w kwocie 75 828 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81 951 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Paragraf 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu na rok 2016 jest następujący. Punkt pierwszy. Plan dochodów budżetu to jest ogółem 22 169 000 08 zł. W tym bieżącym to jest 22 061 869 zł. Majątkowe to jest 107 139 zł. Punkt drugi. Plan wydatków budżetu ogółem 22 169 08 zł. W tym bieżącym 20 377 631 zł. Majątkowe to jest 1 791 377 zł. Paragraf trzeci. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rudki. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podległa ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przechodzimy więc do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 13 radnych. Głosów wstrzymujących się i przeciw nie było. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przechodzę więc do punktu 6. To jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rudki na lata 2017-2020. I tutaj najpierw przeczytam opinię z GIO. To jest uchwała nr 400311/16 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2016 roku. W sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rudki na lata 2017-2020. Na podstawie artykułu 13, punkt 12 i artykuł 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 561, artykuł 230 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 1870 oraz zarządzenia nr 1 łamane przez 14 z dnia 1 kwietnia 2014 roku prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i zespołach zamiejscowych w Łomży i w Suwałkach. I tutaj skład orzekający w osobach: Beata Chmielewska, przewodnicząca, Agnieszka Gerasimiuk, członek, i Paweł Gałko, członek. Opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rudki na lata 2017-2020. Uzasadnienie. Skład orzekający sformułował niniejszą opinię o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rudki na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i skład zobowiązań na lata 2017-2020. Zawarty w załączniku nr 38 łamane przez 16 wójta gminy Rudki z dnia 14 listopada 2016 roku. Data wpływu do RIO to jest 15.11.2016 rok z uwzględnieniem projektu budżetu gminy Rudki na rok 2016. Przyjęto zarządzeniem nr 39 łamane przez 16 wójta gminy Rudki z dnia 14 listopada 2016 roku. Przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rudki na lata 2017-2020 spełnia wymagania formalne w zakresie kompletności przedmiotu regulacji określonych w przepisach artykułu 226, artykuł 227 i artykuł 229 ustawy o finansach publicznych oraz przepisach rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, dziennik ustaw z 2015 roku, pozycja 92. Przyjęte do roku 2017 wartości znajdują uzasadnienie w projekcie budżetu na rok 2017 i są z nim zgodne. Projekt budżetu na 2017 rok przewiduje dochody ogółem w wysokości 21 355 834 zł, w tym dochody bieżące 20 314 682 zł i dochody majątkowe to jest 1 041 152 zł oraz wydatki ogółem w kwocie 24 229 0,93 zł, w tym wydatki bieżące 19 306 306 zł, wydatki majątkowe to jest 4 922 787 zł. Planowany na rok 2017 deficyt budżetu w wysokości 2 873 259 zł ma być sfinansowany przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Paragraf 957 przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 wynika, że gmina Rudki nie posiada zobowiązań zaliczanych do długu publicznego. W prognozowanej perspektywie czasowej nie zamierza również zaciągnąć nowych zobowiązań na lata 2018-2020. Przyjęto prognozę budżetów zrównoważonych. Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, skład orzekający wydał opinię jak w sentencji. Połączenie. Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ulica Branieckiego 13, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia uchwały. I tutaj ten projekt uchwały był omawiany na komisjach. Tak, ja tylko może jeszcze to w skrócie powiem. Ta zmiana odnosi się też do budżetu, że właśnie zmiana do tego jest tak, polega na tym, że zostały zwiększone dochody o 100 tysięcy z tytułu wpływu na opłaty eksploatacyjne, to są dochody bieżące, i zostały zwiększone wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo, rozdział 010,
010, paragraf 6050 na 6448 zł na zadania inwestycyjne pod nazwą dokumentacja projektowa na budowę urządzeń wodociągowych. To pan Andrzej właśnie mówił o tym, że może będziemy o jakieś projekty się, o jakieś tam środki się starać. Oraz w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdział 801.01, paragraf 605.098.552 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Żądach Woniecko. I oczywiście, tak jak tutaj pan radny zauważył, zmniejszyłam środki z zadania inwestycyjnego pod nazwą modernizacja oświetlenia i zwiększyłam wydatki na zadanie termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Żądach Woniecko. To jest zabezpieczenie środków w związku z planowaniem złożenia wniosku o aplikację środków Unii Europejskiej na wyżej wymienione zadanie. I te środki tutaj na pewno na oświetlenie będą. To jest tylko teraz, żeby zabezpieczyć środki, żebyśmy mogli pozyskać środki z Unii Europejskiej. I to tylko na tym te zmiany polegają. Tak, poza tym więcej nic się nie zmieniło. Dobrze, więc przechodzimy do, przejdę do odczytania projektu uchwały. To jest uchwała nr 92, łamane przez 20, łamane przez 16 Rady Gminy Rudki z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudki na lata 2017-2020. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 229 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 1870 oraz artykuł 18 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 446 i 1579 uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Rudki na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnych z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rudki. I paragraf 6. Traci moc uchwała nr 51 łamane przez 11 łamane przez 15 Rady Gminy Rudki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rudki na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019 wraz z jej zmianami. I paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Także przejdziemy do przegłosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem projektu uchwały było 13 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących się nie było, uchwała została przyjęta. Przechodzę więc do punktu 7. To jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudki na rok 2017. I tutaj też jest opinia z Regionalnej Izby Obrachunkowej. To jest uchwała nr 4003108 łamane przez 16 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2016 roku. W sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Rudki na rok 2017 oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu.
Na podstawie artykułu 13, punkt 3 i artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 561, artykuł 238 oraz artykuł 246 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 1870 oraz zarządzenia nr 1 łamane przez 14 z dnia 1 kwietnia 2014 roku prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i zespołach zamiejscowych w Łąży i w Suwałkach. Skład orzekający w osobach: Beata Chmielewska, przewodnicząca, Agnieszka Gerasimek, członek, Paweł Gałko, członek. Opiniują pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Rudki na 2017 rok oraz możliwość sfinansowania planowanego deficytu, wnosząc jednocześnie uwagę zawartą w uzasadnieniu. Skład orzekający wydał niniejszą opinię w oparciu o projekt uchwały budżetowej gminy Rudki na 2017 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu gminy przyjęty przez wójta gminy Rudki zarządzeniem nr 39 łamane przez 16 z dnia 14 listopada 2016 roku. Data wpływu do RIO to jest 16 listopad 2016 roku, ze uwzględnieniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rudki na 2017-2020 rok, przyjęto zarządzeniem nr 38 łamane przez 16 wójta gminy Rudki z dnia 14 listopada 2016 roku. Przedłożony projekt uchwały budżetowej gminy Rudki na 2017 rok spełnia podstawowe wymogi formalne w zakresie przedmiotu realizacji regulacji wynikające z artykułu 211, artykułu 212, artykułu 214, 215, artykułu 217, artykułu 222, artykułu 235 i 236 ustawy o finansach publicznych, między innymi w odniesieniu do określenia dochodów i wydatków budżetu gminy, planu dochodów, limitu zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na cel, o którym mowa w artykule 89 ustęp 1 punkt 1 UFP oraz upoważnienia do ich zaciągania, a ponadto zachowuje relacje z artykułem 242 ustawy. Projekt planu dochodów i wydatków budżetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na dochody i wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w artykule 237 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych. Projekt budżetu na 2017 rok przewiduje dochody ogółem w wysokości 21 355 834 zł, w tym dochody bieżące 20 314 682 zł. Dochody majątkowe to jest 1 041 152 zł oraz wydatki ogółem w kwocie 24 229 093 zł. W tym wydatki bieżące to jest 19 306 306 zł. Wydatki majątkowe to jest 4 922 787 zł i planowany na rok 2017 deficyt budżetu w wysokości 2 873 259 zł ma być sfinansowany przychodami wewnętrznymi pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Paragraf 957. Wskazane źródło pokrycia planowanego deficytu jest zgodne z artykułem 217 ustęp 2 punkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, analiza sprawozdań budżetowych oraz finansowych, jest w tym bilansu wykonania budżetu gminy za rok 2015 sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, że gmina posiadała nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2 873 259 zł i 46 groszy.
W planie budżetu na 2016 rok nie zostały zaangażowane przychody wewnętrzne z danych dotyczących przewidywanego wykonania budżetu z roku za rok 2016 wynika, iż dochody i wydatki zostaną wykonane na tym samym poziomie. W świetle powyższych gmina będzie mogła sfinansować ze wskazanego źródła zakładany na 2017 rok deficyt budżetu. Wynik z działalności bieżącej gminy zamyka się nadwyżką operacyjną w wysokości 1 008 376 zł, co jest zgodne z dyspozycją artykułu 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 wynika, że gmina Rudki nie posiada zobowiązań zaliczonych do długu publicznego. W prognozowanej perspektywie czasowej nie zamierza również zaciągać nowych zobowiązań. W latach 2018-2020 gmina Rudki planuje budżety zrównoważone. W odniesieniu do merytorycznej i formalnej poprawności projektu uchwały budżetowej skład orzekający wskazuje, iż w załączniku nr 6 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Rudki w latach 2017 dotacja na pomoc finansową dla powiatu zambrowskiego winna być wykazana jako celowa. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający wydał opinię jak w sentencji. Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ulica Branieckiego 13, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. I tutaj projekt budżetu był omawiany na komisjach. Opinia Rady była pozytywna, więc chyba przejdę do odczytania projektu budżetu. Jak Regionalna Izba zauważyła, to jakoś załącznik dotacyjny właśnie zmieniła, bo dotacja właśnie została teraz jako celowa dla powiatu. Przyniesiona z uchwały, jeśli się to podmiotowo wyjęła. Mamy wszystko podmiotowe. Dobrze, dziękuję. Uchwała nr 93 /20/16 Rady Gminy Rudki z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rudki na 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 litery D oraz litery I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446 i 1579 oraz artykuł 211, artykuł 212, artykuł 214, artykuł 215, artykuł 217, artykuł 222, artykuł 235, artykuł 236, artykuł 237, artykuł 242, artykuł 258, artykuł 264, ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 1870, Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dochody budżetu gminy w wysokości 21 455 834 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 20 414 682 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 41 152 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24 329 93 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 19 306 306 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 5 022 787 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. I paragraf trzeci. W budżecie tworzy się rezerwę. Punkt pierwszy. Ogólną w wysokości 40 tysięcy zł. Punkt drugi. Celową w wysokości 60 tysięcy zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf czwarty. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
Paragraf 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 873 259 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Paragraf 6. Przychody budżetu w wysokości 2 873 259 zł, rozchody w wysokości 0 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. I paragraf 7. Ustala się dochody w kwocie 74 700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73 700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i zobowiązania rozwiązywania problemów alkoholowych. Punkt drugi. Ustala się wydatki w kwocie 1000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Punkt trzeci. Ustala się dochody w kwocie 11 000 i wydatki w kwocie 124 200 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska. Punkt czwarty. Ustala się dochody w kwocie 407 800 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Paragraf 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 347 190 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Rudki zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 10. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł. Paragraf 11. Upoważnia się wójta do punkt pierwszy. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy Rudki. Punkt drugi. Zaciągania zobowiązań A. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. B. Na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych. C. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Punkt trzeci. Dokonania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Punkt 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Więc przejdę do przegłosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję. Może to mnie obowiązki dzisiaj wstrzymają, muszę wyjść troszkę wcześniej, więc chciałam, Szanowna Rado, Panowie Sołtysi, chciałam wszystkim serdecznie podziękować za współpracę w tym roku i życzyć wszystkiego dobrego w 2017 roku. Przede wszystkim zdrowia, pomyślności, sukcesu w życiu osobistym, zawodowym, wszystkiego, co są najlepsze. Dziękuję bardzo. Głosowanie wzięło. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem projektu było 13 radnych, głosów przeciw, wstrzymujących się było. Uchwała została przyjęta. Przechodzę więc do punktu 8. To jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Rudki na rok 2017. I tutaj poproszę panią Bożenę Gołaszewską o zabranie głosu. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Cele programu to ograniczenie zjawiska nadużywania alkoholu, podnoszenie społecznej świadomości mieszkańców gminy na temat skutków uzależnienia, leczenie i profilaktyka osób uzależnionych. Zadanie i sposób realizacji w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, prowadzenie rozmów motywacyjno-informacyjnych z osobami uzależnionymi oraz z członkami ich rodzin, motywowanie do leczenia odwykowego, kierowanie na badania dobiegłych pozwalające ustalić istnienie uzależnienia od alkoholu, pokrywanie kosztów sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia, podejmowanie czynności zmierzających do poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego, wydawanie opinii dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń. Program finansowany będzie ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, posterunku policji, dyrekcji, nauczycieli, rodziców, uczniów szkół z terenu gminy Rudki, Domu Kultury, Sądu Rejonowego w Zambrowie, Wydział Rodzinny i Nieletnich, Poradni Uzależnień w Zambrowie, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Łomży. Może powiem od razu o programie przeciwdziałania narkomanii, bo to będzie jako następny punkt. Są to podobne działania, szczególnie profilaktyczne. Program również będzie finansowany ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i również jest częścią strategii rozwiązywania problemów społecznych, realizowany też przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy jednostek zajmujących się profilaktyką społeczną. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, przechodzę do czytania projektu uchwały. To jest uchwała nr 94 łamane przez 20 łamane przez 16 Rady Gminy Rudki z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Rudki na rok 2017. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 4 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z 2016 roku pozycja 487 uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Rudki na 2017 rok zgodnie z załącznikiem stanowiącym część strategii rozwiązywania problemów społecznych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rudki. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzę więc do przegłosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję. W głosowaniu przyjęło udział 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 13 radnych. Głosów wstrzymujących się i przeciw nie było. Uchwała została przyjęta. Przechodzę więc do punktu 9. To jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Rudki na 2017 rok. I tutaj już też było objaśnione, także przejdę do odczytania projektu. To jest uchwała numer 95/20/16 Rady Gminy Rudki z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Rudki na rok 2017. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, to jest dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 224, uchwala się co następuje. Przyjmuje się gminny program przeciwdziałania narkomanii w gminie Rudki na rok 2017 zgodnie z załącznikiem stanowiącym część strategii rozwiązywania problemów społecznych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przejdę do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały było 13 radnych. Głosów przeciw, wstrzymujących się nie było. Projekt uchwały został przyjęty. I teraz przejdę do punktu 10. To jest zapytania i interpelacje radnych. I tutaj z przyczyn osobistych jeden radny musi opuścić nas. Dziękuję. Dzień dobrego, nowego roku, dużo zdrowia i powodzenia. Czy są jakieś pytania od rady? Bardzo proszę. Nie ma żadnych pytań? Przejdę do punktu 11. Wolne wnioski i informacje. Może z Państwa sołtysów ktoś? To ja tu mogę coś powiedzieć? Proszę. Panowie radni. Zaczęłem wątpić drogę na dzielę. W lutym. No było przymarznięto trochę na dozwę 30 samochodów wzięli. Szosy. Wzięć chodzi, stoją i rozgarną to się. Tam nas ma 8 do tej drogi nowej. Bez te lata było mokro, że ledwie z tego nie dorosłeś. I chodziłem, prosiłem gminy na to, co rozgarnięto było, na wieżę tak, tylko cienko, ale ciasto. A zbiegu nie ma, bo gmina nie ma zbiegu, a ja mam zbiegu. Co chodzi? Dalej jeszcze, bo to jest gdzieś około 500 metrów, to drogę trzeba robić. Za dozwą panią wójt, tam osiągnąłem, tam mam kamienie, pole zebrane, drogę, żeby te kamienie dalej na podsypać. Zgodziłem się, dobrze. Nie chodziło, żeby je podsypać i mnie łąkiem uprzątnąć. Wzięli chyba ze trzy przyczepy, czy tam te cztery. Zabroniła, żeby tego nie włożyć. To się nie nadaje. Ale dlaczego? Panowie kochani, czyli takiego drugiego byście na gminie znaleźli w tych latach moich, żeby 30 samochodów zanieść i rozdarnąć? Znaleźlibyście takiego drugiego? Na pewno. A ja to zrobiłem, bo mam łąkiem swoje jeszcze dalej. O. I to zatrzymana była droga do dzisiejszego dnia. Teraz, bez te dwa lata suche, to ja mógł dojechać i na wozy tam posiąść. Ale na wiosnę już nie ponadto. Bo tam nie wlecie, bo
tam wody na nam. O, widzicie? Nie szanują mojej pracy. Na ten temat rozmawiamy w skrzynce proboszczu na listopadzie. Druga sprawa. Na temat Mężynina, a to jest tu moja sprawa, ale skrzynce rozmawiamy. Wiecie co, ja jeszcze pójdę. Ale nie widziałem nigdzie, żeby gdzieś ze wsi robili drogę i do szosy. Nie dorobili też 5-6 metrów. Albo druga sprawa, żeby Mężynin nie złączony, tamta strona była z tą stroną. To jest winny trochę radny z Mężynina, pan Kapitan. Że nie dopilnował tego. To co jest złączone? To? Ale to jest złączone? Która strona z którą? Tam winny. A ten kawałek z stronami, tak? Tak. No, nie dopilnował. To jest twoja wina. Dlaczego moja? Dlaczego drogi, ja te drogi nie projektowałem. Trzeba tych wójtów dopilnować. Albo tu do Śliwowa, do tej drogi, 6 metrów, tam 5. No, nie to robią. Jak takie są przepisy, że droga powodowała trochę gmina, ja to drugą nie można mu było zatrudnić, nie zapłacić, no to moja wina? Żeby ja nic nie zrobić. Żeby wszystko, żeby nie wyżyninie. Żeby zrobić. Rozmawiamy z księdzem? Z księdzem rozmawiamy. Dziwił się. Żeby 5 metrów do drogi. O, przyjdź, że Redis był, proszę Państwa, tyle lat, ale zrobił tyle asfaltu. Nie miał zastępcy, nie miał komiski, o, i zrobił, tylko z panu sekretarzem. A tutaj jest zastępca jest, i komiska, i pani jest nieradna. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze nie skończyłem. Posiadam najmłodszy jest. Wszystko mogę chyba te 5 minut zająć. Pani wójt. Co pan chce? Wiesz pan coś? Pani powinna być nauczycielem. Dlaczego pani nie jest? Bo pani nie radziła. A pani chce radzić. Gmina, wojtem ludzka. Nie da rady. Brzydko. W tamtym roku zesłała nam na zbiorownię z Urzędu Ochrony Środowiska komisji. Na zbiorownię. Komisja przyjechała i naśmiała się. Wasza, mówi pani wójt, nie ma co robić. A czego my tu przyjechamy? Tu jest nasza firma, żeby z ochrony środowiska czy jakoś na zbiorowni wodowy oglądać. O! Protokół zrobili i powiedzieli. Pani wójt mówi, że w tamtym roku tiry wozili od Wisny, od Wisny wozili na Kalinowskie bez broni, tiry wozili gryz. To jest ponad 40, około 45 ton. A pod Bledem jest to. To szosy się robiło? Pani wójt mówi tobie? To nie moja sprawa. Pani, w tym roku, w kwietniu, ja to zeprzyjmę. Tyle nie wolę. Tylko puste jest z tymi panami. A tamte strony pan mi tam już znaczy. A kto zrobi? W kwietniu, jadę od Łąży, to było około godziny 10 przed południem, stoję na komunicy z Batiny. Jest ta policja, ta zielone samochody, nie wiem jak to się nazywa. Myślałem, że to może Wytostańskiego samochodu, ale że nie, to nie jest. To będzie z innych. Oni się tam załatwili, był porucznik. I ja mówię, panie poruczniku, mogę ja z panem porozmawiać? Proszę, proszę. Ja mówię, panie poruczniku, niech pan choć też ciągników, rolnicę z przyczepami wyniósł, niech pan nie zatrzymuje. Nie, mówię, ja nie mam do tego nic.
My zatrzymujemy samochody tylko takie duże, ciężarowe. Ja mówię, panie, ale szosę robią, no trzeba ten towar dowieść tam. Jakoś, panie. A to mówi pani wójt wasza, nie, nas tutaj sprowadziła. To było w kwietniu, na 4 dni. O, tam nie powiedział, porucznik. A widzicie? Pan z panerem on bardzo trochę tam skręcił, bo ja był za młody, mówię, to pani Wojtnie tam skierował. Nas już pomyliła. Przyjeżdżam zaraz na kopalnię, na godzinę, tutaj, od gdzie stoły, bo byli drugi rok, drugi dzień byli, a nie, połowa tylko samochodów wozi, a połowa stali, no bo mandat. Jeden zapłacił 1500 złotych, jeden zapłacił 1200, trzeci zapłacił 700. To wiem tylko 3, a co dalej to nie wiem, nie mogę. Proszę. To mnie powiedział poruczny, a nie tak wylewa. Jeszcze powiem, co się nie dosyć. Co, już wszystko? Panie Perkowski, z pokorą wysłuchuję pana jeszcze. I uważam, że każdy wiek ma swoje prawa. Tak, tak. No i pana wiek ma prawo to, że pan może sobie się wygadać wszystko, a ja z pokorą to przyjmę, bo myślę, że sami którzy mają swoje odniesienie co do tych rzeczy. Co ja mówię prawdę i w oczy. Ja proszę państwa, co? Chcę zrobić od szosy. Ja mam mapę sobie. Mogę wam pokazać, chcecie? Pokażę. To już może po sesji później. Ja tu mam przy telefonie i tam dla mnie dzwonił, bo tam mówię, że ja. Panowie, chcę zrobić kawałek asfaltu. Wszystkie wsie mają asfalt. Nie wszystkie jeszcze. Nie wszystkie. Na przykład do moja wieś nie ma i... Ale to jest zimno. No to nie, bo nie będę tak rozwijał. Panie, chcę zrobić choć 300 metrów. Podłoże zrobione jest już. Jak ma być. A dalej droga idzie, bo to jest droga 9 metrów. I koło 2 km będzie pod kawęcym. Trzeba pomału posuwać się dalej. Panie, no nie wiem. W tamtym roku przychodzimy, mówimy i w tym roku przychodzę i mówię. Ale więcej nie będę przychodził. Jak w kwietniu mnie nie zrobicie tego asfaltu i tej drogi na Bieli, to ja wam, jak to powiedzieć, ja wam winam drogę. Prześlę wam komisję górniczą. A oni nawet i w styczniu będą. Ale w maju to zrobię. I moja rada, żebyście później nie powiedzieli, że Perkowski z Mórki jest niedobry. Niedobry. Ja się nie mam rozumieć. A to nie jestem rodzicą i przyjedzie, bo będzie gorąco. Dobrze. No jeszcze jedno skarż. Panie. Pod dymnikami gmina na tam 3 hektary. Oddała to w dzierżawę. Wy panowie chyba wiecie, co? Gratuluję. Wzięła za to 60 tysięcy złotych. I tamte zobaczyli, że jest towar dobry. Brali piastę. I wybrali. A nie lepiej to było zezwolenie wyrobić i wziąć nie 60 tysięcy, tylko 300 wojnięty. Co? Można było tak zrobić. I Urząd Górniczy się nabierze. Przy szpatalach 200 tysięcy złotych. Ale gmina nie płaciła, bo miała umowę. Dobrze. Poszło to na dzielne. O, panie. Proszę państwa, teraz oni to winny. Panie. Która gmina ma 7 kopalni? Wiecie, ile tu pieniędzy z podatku idzie? Wy nie wiecie. A ja wiem, bo ja w tym siedzę. Moja córka rok i 2 miesiące pisała wszystkie samochody. Ja codziennie na wieczór wszystko miałem.
i mogą to wszystko panią obliczyć czy nie. Ale ja to nie potrzebuję. Za jeden samochód właściciel to pan mi płacił od 19 zł do 21. Za jeden samochód. A na Londynach, bez 2 miesiące to dziennie odchodziło od 400 do 440 samochodów dziennie. Od 30 do 33 ton na samochodzie jeden dzień. Wy nie wiecie. No ja nie wiem. Wiecie, kto to pieniędzy ja? Co? Ja nie wiem. Ano nie. W Bogoszcie nie ten asfalt zrobić. Te 300 metrów asfaltu. Bo mocno mu gryzek to nie będzie zrobił. Dziękuję, żebyście poszli do mnie prezencji. Można? Proszę, proszę. Drodzy Państwo, no Panie Stanisławie, wiele spraw już starałem się Panu wytłumaczyć. Sam Pan sobie zaprzecza. Tam była kontrola drogowa źle. Na grądach chcieliśmy postawić, to Pan widział, że jeżdżą samochody, więc wysyłaliśmy kontrolę. Prosiliśmy policję, zatrzymywali. Źle. Tam zatrzymywały przeciążone samochody, to źle, bo kierowcy płacili kary, tak? To jak, to czego Pan chce w ogóle? O tym, że jest pas niedorobiony, odcinek drogi, to jest tylko dlatego, że nie jest to własność gminy. I to jest prosta rzecz. Na te wszystkie rzeczy można Panu odpowiedzieć. Tyle razy Panu tłumaczyłem, że te 300 metrów Pana drogi jest poza jakąkolwiek geodezyjnie, że jest źle wyliczone. Niech Pan zamówi sobie geodetę, niech geodeta wytyczy na Pana kosz, bo my nie będziemy jako gmina tego robić 300 metrów do jednego domku. Jeśli Pan to zrobi, proszę bardzo. Zaraz, zaraz. Do jakiego jednego domku? Tam cztery, a nie do jednego domku. I nie mają dojazdu? Co? Nie mają dojazdu? Tak. To jest droga. Tak? To jest droga Munkowska. Wszystkie drogi mają, proszę Pana, parki ma dojazdowe, 3 drogi asfaltowe. Kosaki mają 3 drogi asfaltowe. Nawet do jednego gospodarza jest droga asfalt zrobiona. I Falka zrobiła do jednego? Mówiłem Panu, zrobi Pan geodetę, przyśle Pan geodetę, zrobi. Niech wróci droga na ten, gdzie powinna być. Jeśli Pan to zrobi, może droga łużyńska będzie robiona. Mówiłem Panu. Bez tego nie zaczniemy, bo nikt nie będzie Panu tam... Na dzień dzisiejszy jest Komisja Transportu. Jeśli się członkowie komisji do tego jakoś ustosunkują, mówiłem Panu. Ja dlatego Panu mówiłem, że Pan przed o tym powiedział. A to, że Pan chodzi... Jeszcze jedna rzecz Panu powiem. To jeśli Pan mówi tutaj przy mediach, że Pan o czymś wie, a sobie ukrywa, to my mamy prawnika i też możemy powiedzieć o Panu to samo, że Pan o czymś wie i tego nie ukrywa Pan to. To jest przestępstwo. A to ja no sam Pan powiedział, że Pan coś wie. Schodzi Pan, ja Panu coś jeszcze powiem. Chodzi Pan, optował Pan za tymi ludźmi z tej kopalni tam na jak tam, przy Panu, tak. Onyx chodził, ci ludzie nie płacą do tej pory. To, że znowu zaczęli eksploatować w tamtym roku bodajże, to tylko powód, że wyrównali, wiecie, długi sprzed iluś lat. A Pan chodzi, jak nie wiem, jak to się nazywa ten projekt, co jak to jest? Lobbysta. Jak? Lobbysta. Chodzi Pan jak lobbysta, opowiada Pan głupoty, chce Pan jakieś swoje prywatne drogi. Ja naprawdę, Panie Stanisławie, jak całą sympatię do Pana mam, to przez te Pana właśnie wymysły, niech mi Pan wierzy. Lubię jak Pan do mnie przychodzi, lubię Panu powiedzieć, co by trzeba było zrobić, ale jak Pan wymyśla czy o tym pasku, czy o tych drogach, to ja Panu powiedziałem, jak to zrobić. To ja wszystko głupoty mówimy, tak? Nie, tylko często mija się Pan z prawdą. O drodze Pan mówiłem, droga wychodzi zupełnie w czyjeś pole. Trzeba tam zrobić porządek z tym. O rok Panu temu mówiłem. No to trzeba puścić równarkę i równarkę. Jakie równarkę? I co, asfalt po tej równarce Pan puści? Nie, najpierw tak wie. Ale z tym nie ma. A co do tych żwirów kopalni, to może Pan powiedzieć, ile jest. To tak jak Pan właśnie za tym Onyxem chodzi. Jak nie płacili, to i Pana nie było. Jak nagle zapłacili jakiś dług sprzed iluś lat, mało co się już nie przeterminował, to i Pan się znalazł w urzędzie. Lobować za nim. Czy może jeszcze im te działaczki wynająć, może im te działaczki wynająć. Taka prawda jest. Najlepiej tak mówić, żeby nie zbyć. Nie, to nikt Pana nie zbywa, bo przychodzi Pan do urzędu, rozmawiamy o tym, o każdej rzeczy z Panem nie miejcie, porozmawiamy. Nie miejcie do mnie pretensji. Nie załatwicie objawy. Do widzenia.
Porządek obrad 20 sesji Rady Gminy Ludki został wyczerpany, a więc... Jeszcze są wnioski, panie przewodniczący. A tak, proszę o wnioski. Bardzo atmosfera napięta i to już trwa, ale też mam jeszcze kilka pytań. Chciałem zapytać o te wodociągi. Dlaczego to jeszcze tak długo trwa? Bo na przykład ta sama woda, która płynie z tej samej studni, mijając naszą gminę, kosztuje 2 zł i 3,50. Po co ona płynie przez Łomżę do Orza na przykład? Po co rolnicy płacą 1000 zł za miesiąc, za 2 miesiące, przepraszam, ci więksi, na przykład jak mogli płacić 600? No bo to jest, no, chciałbym na przykład na to pytanie uzyskać odpowiedź. Drugie pytanie, referendum. Jaki jest stosunek gmina ma do referendum, jakie planuje działania promocyjne? Bo frekwencja, jak będzie na poziomie 1%, no to, to mija się totalnie z celem, tak, jakimkolwiek, nawet osób, które pracują w komisji. Osad rolniczy. Rolnicy nie mogą go stosować na pola, są jakieś normy przekroczone, nie można go zastosować. Przecież na grądach jest tyle pól, gdzie rolnicy nie wożą, bo rolnika jest za daleko. Dlaczego go nie można przekierować do nich? Ktoś skierował do nich ofertę taką? Coś jeszcze? Nie miałem możliwości wglądu w budżet, być może się mylę. Jest przewidziany deficyt prawie 3 miliony, zgadza się? I wszystkie oszczędności poprzednich lat będą w 17 roku dysponowane, tak? Czy ja się mylę? Bo właśnie no tak wynikało z tego, i Państwo radni, że się to przegłosowali. Wiecie, na co to mamy przeznaczone? Bo no 3 miliony złotych to dość duże pieniądze, tak? Ale to jest nadwyżka. No ale z tego, tu nigdy nie było powiedziane, że to będzie na rezerwę, na coś, tylko że wydatki 24, dochody 21. No na prostą logikę coś. No ale to już tyle. Jeśli mogę, co do referendum, to nie się nie wypowiem. Znaczy, no oczywiście mogę swoje zdanie, ale... No ale to na przykład gmina mogłaby zająć takie stanowisko. A to nie jest zadanie gminy, zajmowanie... Informowanie społeczeństwa to nie jest zadanie. Jeżeli można, jeżeli chodzi o referendum, przepraszam, jeżeli mogę, to powiem odnośnie referendum. Referendum jest referendum wojewódzkie. Gmina do referendum, do lobowania czy nie lobowania za referendum jako gmina, jako urząd, nie ma nic. Gmina jest zobowiązana technicznie to ogarnąć, komisję zabezpieczyć, lokale i tak dalej, i tak dalej. Akcja promocyjna w zakresie referendum należy do komitetu, który zebrał podpisy, zgłosił wniosek, po 2-letniej tam batalii przeforsował w sądzie przeprowadzenie referendum i do nich należy ten obowiązek informowania. No, trudno sobie wyobrazić, żeby teraz każda gmina w Podlaskim zajmowała stanowisko, czy jest potrzebne, czy nie. Urząd musi tutaj być bezstronny. On ma zabezpieczyć pomieszczenia, lokale i tak dalej, i tak dalej. Akcja promocji referendum, czy jest potrzebne, czy nie, ja się też nie będę wypowiadał, bo 70 tysięcy, czy ponad 70 tysięcy podpisów zostało zebranych w Białymstoku. To jest w zasadzie pytanie postawione bez lokalizacji, ale w zasadzie myśli się o tej lokalizacji białostockiej. I tam powinno być jak najwięcej akcji promocji. Czy ona jakaś będzie jeszcze w ciągu tych 2 tygodni po nowym roku, trudno powiedzieć, ale nie jest to na pewno zadanie gminy. Koszt referendum szacuje się, że w skali województwa to jest około 4 milionów, może do 6 milionów. Mówi się na razie o 4 milionach, ale tam gdzieś była kwota też podawana, że to może być do tej kwoty wyższej. Frekwencja? Zobaczymy. Najprawdopodobniej będzie nieduża, no ale to jest drugie referendum wojewódzkie, które jest na terenie podlaskiego przeprowadzane, bo wcześniej był referendum na temat budowy obwodnicy w Augustowie, to nie wiem, jak pamiętacie, to było takie referendum. Tylko że ono było wtedy przy wyborach i wtedy było tak, że było w lokalu wyborczym, trzeba było zabezpieczyć 2 lokale dla 2 komisji. Była oddzielna komisja do wyborów, oddzielna komisja była do referendum i wtedy się chodziło w 2 różne pomieszczenia w tym samym praktycznie lokalu. Ale było, no to było trochę może inaczej, bo było przy wyborach. Teraz jest nie przy wyborach, tylko jest samodzielnie. I te czynności, które były konieczne do podjęcia, sejmik podjął, zwiększając budżet, komisarz ogłosił kalendarz, gminy podjęły uchwały i wszystko. Będą wydrukowane karty, to jest wojewódzka komisja powołana przez sejmik.
do spraw referendum, gdzie wchodzą też przedstawiciele właśnie organizatorów i wszystko. A temat lokalizacji to były i tutaj i Sanniki, i Topolany, i Białystok. Było swego czasu dużo. Trochę został temat, można powiedzieć, że został jak gdyby no, przespany, czy po prostu, no, można było to 10 lat temu już się na temat lotniska mówiło, no i to jest tak trochę po dzisiejszym. Pieniądze, które były zapisane w programie regionalnym, zostały później na co inne przekazane. W tej chwili nie ma tych programów. Po wyniku referendum, nawet pozytywnym, trzeba byłoby mocno dyskutować z Komisją Europejską, przekonywać, żeby te pieniądze znowu się znalazły w programie regionalnym, bo bez tych środków to na pewno nikt lotniska nie wybuduje. Co do budżetu, to pani Basia? A to jakby było pytanie, proszę. Na jakie wydatki będzie przeznaczony cały deficyt 3 milionowy? Na wydatki inwestycyjne, bo wydatki czyli inwestycyjne... Czyli wszystkie oszczędności z poprzednich lat będą w 17 roku dysponowane? Tak, będą przeznaczone na wydatki inwestycyjne, bo przecież mamy przy naszym... Państwo radni widzieliście o tym i na jakie wydatki, tak? Nie, no jak nie wie, to jak wszyscy to są inne regionalne izby obrachunkowe, przewodniczący czytał. W naszym budżecie to jest naprawdę 5 milionów na wydatki inwestycyjne, gdzie było przeznaczane milion, albo było przeznaczane nawet 800 tysięcy, bo to jest budżet taki, no to jest 5 milionów, także całe oszczędności właśnie są na wydatki inwestycyjne. Okay. Jeszcze o wodę chciałem właśnie. Proszę? O wodę do pana wójta, czy do pana i o ten aset. O zasadzie to przyznam, że wcześniej można było to wykorzystywać. Czy teraz w tej chwili również można rozpoczynać? Nie wiem, mogę się na nas to do następnej sesji dowiedzieć, bo z tym jest rzeczywiście jakoś i tak było, że było przekazane rolnikom, ale jest, wiem, że teraz czy nowe jakieś zasady, że chyba nie do końca tak można robić jak było, ale to sprawdzę. Po prostu ograniczenie, ale to można robić. Tak. No, przy jakimś tam... A jakoś procentowo może tak. Tylko... Nawet my będziemy to pewnie zmuszeni do tego, żeby to na jakąś zieloną działkę tak jakby no tam to, nie wiem, wylać, wysypać, bo to w takiej płynnej formie jest. I są określone zasady, co trzeba z tą działką robić. Więc nie wiem, czy do końca teraz można tak przy wszystkich jakieś tam pracy. Tak, od roku do marca na pewno. No tak, ale w ogóle no, do następnej sesji się dałem. Co do wody, to przyznam, że no, tak jakby cena jest ustalana, były tutaj podpisywane i umowy komunalne. Wiecie, no to jest tak jakby zasady ustalone przez wodociągi. Oni tę. Gmina Zawady 12 lat temu wystąpiła z całego związku i ma wody 2 złote za metr sześcienny, tak? My tyle lat jesteśmy i 3,50. No właśnie, no... To jest właśnie jeden z powodów. No właśnie to jest cel, dlatego to jest cel, żeby zapanować nad wodą, żeby mieć kontrolę nad tym, no to jest dlatego, że tu wystąpiliśmy z tego związku. Znaczy, okres tylko trwa. Dobrze, jeśli przy tym jesteśmy, to drodzy Państwo, zostały 4 gminy. Z tym, że Łomża złożyła ten wniosek już wcześniej i na dzień dzisiejszy zostały 3 gminy. 3 gminy podjęły wspólnie, no jeszcze z Łomżą, decyzję o rozwiązaniu tego związku. No bo wiecie, no gdyby związek mógłby przetrwać, czy mógłby istnieć na papierze, gdyby były 2 gminy, to jest też ciągle jakiś tam związek. Jest wspólna decyzja, z tym, że jeśli już nastąpiła decyzja o likwidacji związku, no to podlega to, że to jest pan Marek prawnik, który może wam powiedzieć, jakie są procedury. Jest majątek, który trzeba po prostu albo sprzedać, albo utylizować i to samo ogłoszenie w monitorze sądowym o zamiarze sprzedaży, czy wezwaniu wierzycieli, czy ktokolwiek będzie miał jakieś pretensje do związku generalnie, to są 3 miesiące. Dlaczego my jako rolnicy, którzy są podłączeni bezpośrednio do sieci Cibor, nie możemy kupić na przykład wody w Ciborach, w sensie z Zawada gminie, tylko musimy ją kupować, gdzie Łomża ją kupuje od Zawad, a my ją odkupujemy od Łomży?
Przecież to jest nawet... No wie pan, no tutaj ja nie znam zasad podpisywania wcześniej, bo jest... Było to umowa komunalna, no i to na tej zasadzie właśnie... Kto jest właścicielem sieci? No gmina. Gmina. Mhm. Ale która gmina? Nasza tej części od Zawad, po czym nie jest? Czy gmina Zawady? Zawady. Czy gmina Zawady jest właścicielem sieci, która jest w Ożarach na przykład? Tak, jeszcze, bo te wodociągi były budowane jeszcze tak... No ale jak Zawady wyszły z tego związku, to czy ja też się spodziewam? To nie ma nic do rzeczy. Być w związku, a być właścicielem sieci. Związek nie jest właścicielem sieci. Jest to co, związek kupuje wodę w Zawadach i na papierze bierze 1,5 złotego do kieszeni i sprzedaje w Ożarach, tak? No tak to jest. Tak, to właśnie jest. No dlatego, cała ta decyzja... No dlatego cała ta decyzja wyjść. Bo wyższy to dobrze opłaca, tak? Nie, no to był pośrednikiem. No właśnie. Był pośrednikiem. No to wystąpmy się... Ale to właśnie... Nie tyle, że się wystąpi, bo dzielmy się w takim razie i sami niech rolnicy kupują Zawady. Dlaczego tak? Ale już się nie da, jest po prostu proces likwidacji. Bo wyjść, nawet samo wyjście to było co najmniej pół roku. Bo gmina, tak jak czy w tym roku była uchwała o wyjściu i no normalnie to pół roku. To od czerwca to już więcej minęło. W porządku, ale my nie możemy teraz, bo ty podlegasz likwidacji. My po prostu musimy to zlikwidować, bo no nie ma innej. Jest taki statut, który kiedyś był przyjęty. I tam nie ma tak, że dobra, zamykamy drzwi. Mam jeszcze inne pytanie. Jak już Państwo likwidujecie i tutaj na terenie, gdzie jest studnia z rutek, będą płacone do rutek, a my do kogo? To też będziecie, gmina Rutki będzie kupować w Zawadach i my do gminy Rutki? Czy my bezpośrednio w Zawadach? Jeżeli można, to się nie da tak odpowiedzieć, proszę Państwa. Odbiór wody, kupowanie wody, to jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i to nie jest tak, że sobie można gdzie się chce. To jest zadanie użyteczności publicznej realizowane przez gminę. Było tak, że w latach jeszcze 98 roku, jak się likwidowało województwo, powstał międzygminny związek, była taka koncepcja w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży, żeby były tam przedsiębiorstwo, które się tym zajmowało, żeby w jakiś sposób zachować tą strukturę, tą substancję, gdzie w ramach województwa łomżyńskiego były inwestowane środki i powstał międzygminny związek. Na początku praktycznie wszystkie gminy były w tym międzygminnym związku i to funkcjonowało. Struktura jakaś pewna jest, jakieś są tam nieruchomości, jakiś majątek. Kalkulacja wody, co wpływa na kalkulację wody. Jak było dużo gmin, duży rozbiór, to ta woda jakoś się tam utrzymywała. Poszczególne gminy zaczęły występować pojedynczo. Jedna jak wystąpiła to nic, druga nic, trzecia nic, ale w którymś momencie wystąpiło ileś tych gmin. Koszty po stronie spółki międzygminnego związku pozostały, więc w związku z powyższym ta cena zaczęła być droższa niż w tych poszczególnych gminach. Ale dlaczego jest w gminach poszczególnych taniej? Dlatego, że gminy nie tworzą z kolei, co jest taki myk jest, że tam nie do końca chcą wszyscy zająć stanowisko w tej sprawie, bo gmina, która występuje przeważnie, choć są wyjątki, nie tworzy jakiegoś tam zakładu komunalnego, czy jakiejś spółki, czy coś, tylko robi to siłami urzędu. I jest pytanie, czy w związku z powyższym urząd może być traktowany jak przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w tym zakresie, tej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody. Jak to robi siłami urzędu, no to wtedy to jest tak, że do tej kalkulacji pewnie nie wszystko jest tak liczone. Nie wiem, czy ten pracownik, bo on jest w urzędzie, tu przy okazji coś tam robi, jakichś konserwatorów się na umowę zlecenia, bo to ja wiem, jak tam w gminach jest, bierze czy na coś. W związku z powyższym ta cena wody jest w ten sposób niższa, ale czy to jest do końca też tak prawidłowo, to są po prostu w tym zakresie wątpliwości. I to jest to, co zastępca mówi, co pan Andrzej tutaj mówi. No, proces wyjścia z tej spółki jest co najmniej półroczny. To jest po pierwsze. Po drugie, jak została tworzona likwidacja, to trzeba ten majątek zlikwidować i tak dalej, i tak dalej. Jakiś zostanie, nie wiadomo jak to się zakończy z końcem, no nie? Ale to i tak jest trochę, że no, ta sama niby woda w sąsiedniej gminie, bo oni prowadzą sami, więc mają inne koszty do kalkulacji ceny, a tu jest pobierana przez międzygminny związek, są te koszty inne.
Ale już w tym momencie, jak było, tak było, po prostu no, trzeba dokończyć pewien proces, który się zajął. No, nie można sobie o tak wziąć i ten. Natomiast gdzie będzie później woda, skąd będzie brana, to różnie mogą powstać stacje uzdatniania wody, swoją studnię gdzieś można wybić, bo przecież tak w gminach niektórych robią spinki między swoimi tam studniami i tak dalej, i tak dalej. Jak trzeba, to się kupuje od sąsiedniej gminy. No to jest normalny rynek i woda, zaopatrzenie w wodę gmina jest zobowiązana po prostu zapewnić wszystkim mieszkańcom, bo to jest podstawowy rzecz zużyteczności publicznej. I to gmina realizuje, no a koszty no, stara się i walczy, żeby były mniejsze, ale w tym momencie to jest jakaś część, która już była wcześniej. I jej się tak nie da rozwiązać, że my, do tego to my dzisiaj to podejmujemy decyzję, koniec roku, od stycznia już jesteśmy inaczej. To się tak nie da po prostu. Jest pewien proces sądowy otworzony, pewna procedura uruchomiona i ją trzeba dokończyć. Ten okres przejściowy, bo wiadomo, że taki mamy do czynienia, to pozostanie nadal w tym okresie przejściowym na wystawie zasadę. Może coś dostaniemy. Może gmina dostanie coś z tego majątku, nie wiadomo. Nie wiadomo. Jest tak zwany plan likwidacji MZWiK-ów. Oni mają działkę. Ściągi wiejskie są własnością tak jakby międzygminnego związku. W planie likwidacji jest przewidziany koniec na chyba 31 grudnia 2017. To nie oznacza, że przez ten czas wodociągi miejskie będą tutaj tym operatorem. We wtorek mamy spotkanie w Łomży, walne zgromadzenie i tam podejmiemy decyzję, bo sam, tak jakby międzygminny związek, czyli ta główna czapka, jeśli tak mogę to powiedzieć, zostanie otwarty proces likwidacji. Bo do tej pory były uchwały tak jakby intencyjne, nie do końca prawnie napisane tak, jak powinny być. I we wtorek zdecydujemy, walne zdecyduje, czy spółka Wodociągi Wiejskie też zostanie tak jakby postawiona w stan likwidacji, czy będzie na tych samych zasadach funkcjonowała przynajmniej przez pół roku. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jeśli nie postawimy wodociągu wiejskich w stan likwidacji, to praktycznie nawet likwidator nie do końca chyba, nie wiem jak jest tam tak do końca z prawem, może tam pewne rzeczy regulować, ale nie powinien chyba w samą działalność spółki ingerować. Tam jest prezes, tam jest jakiś zarząd. Jeśli postawimy w stan likwidacji, wtedy zmienia się całkowicie sytuacja. Likwidator wchodzi i może nawet realizując wszystkie wymogi, nie wiem, kodeksu pracy, zobowiązań, w bardzo krótkim czasie to zlikwidować. Ale z drugiej strony jest też taka opcja, żeby tę spółkę, co tak powinno być generalnie, czyli Wodociągi Wiejskie, spróbować sprzedać w całości. Są jakieś rozmowy z innymi podobnego typu, nie wiem jak to nazwać, spółkami, firmami, że może by to po prostu kupili. Wtedy my, znaczy jako trzy gminy, jako te, które zostały, te pieniądze przechodzą, no są po prostu dla nas. Po zrealizowaniu wszelkich zobowiązań, bo tam są leasingi, są sprawy do zamknięcia jeszcze do 2018 roku. Także to nie jest taki proces, że słuchajcie, dobra, dzisiaj podpisujemy, wychodzimy i już od jutra będzie to inaczej. No nie da się. Walne też musi te decyzje podjąć. Czy spółka, jeśli zostawimy tak, jak to działa, co najmniej 6 miesięcy będzie musiało to funkcjonować jak jest. Bo tak jak mówiłem, ogłoszenie do dyrektora sądowego o tym, żeby no, wierzyciele się tam zgłosili. I to ogłoszenie w tym monitorze przez 6 miesięcy funkcjonuje. W Łomży komuś pewnie zależy, przecież ktoś bierze pensję, ktoś tam pracuje, no to po co będą to likwidować? No to jeszcze 2 lata. No płacicie dalej, no i tak jest. No tutaj. Ale ja panu powiem szczerze, że nawet wśród tych 4 gmin, które zostały do końca, no nie było takiej jakby silnej woli, żeby to w miarę szybko
może likwidować, może ja źle, to takie no moje odczucie. Woda płynie z zapad jest po tam po 2 zł, a mi po 3,50, to też o tym nie wiedziałem, też mi średnio zależało, tak? Ale jak jest taka różnica, no to... No i chyba tak, tak nie jest, że to... No, rozmawiałem z... Ja, też, ja, ja płacę przecież za wodę ponad 3. Wczoraj był pracownik i... Co do, drodzy Państwo, co do opłat, czy tam do kwot, jakie są pobierane przez wodociągi wiejskie, to są dokumenty dostępne, są u nas. Można to po prostu zajrzeć, ile na tej wodzie zarabiają, ile na ściekach, według ich wyliczeń na ściekach dopłacają. Nawet przy tak, nie na wodzie wpracy. No, dane finansowe są po prostu, może się naprawdę... Nie, to nie jest, tylko że... To przejdzie na tym terenie, no było dużo skrótki, bo teraz jest to kopalanie. Mówię, tutaj dużo takiego wtorkowego spotkania będzie zależało, jak to po prostu no, decydujemy. To jest 6 osób z tej gminy, po 2 osoby z każdej z gmin. No i tutaj przyjęcie tego, czy spółkę postawimy w stan likwidacji, czy tylko na razie związek. Spółka praktycznie z każdego dnia tak jakby traci na wartości, bo odeszła mądrze. Duży przychód zniknął, a praktycznie spółka, tak jak Pan mówi, rzeczywiście im nie zależy. Przez od 2,5 roku wiedzą, prawie od 2 lat wiedzą, że będą likwidowani, czy będą zmiany i gminy będą odchodzić, a tak jakby w swojej strukturze nic nie zrobili. Niewiele. Nie można było wcześniej po prostu. Czy ta woda wszystkim nie weszła i po co mamy jeszcze sposobować? Znaczy w ogóle... Nieskończoność może. Tak. No już rozmowy konkretnie o likwidacji były w tamtym roku i były właśnie wspólnie zdecydowały 4 grupy, że rozwiązujemy. Dlaczego nie wiedziała co zrobić, jeszcze powiedziałem, że rozwiązujemy, ale w ostatniej chwili wyszła. I powinniśmy to, tak samo zrobić. Nie, oni po prostu zrobili coś, czego tak jakby inne gminy może nie... No wiecie, 4 gminy się mówią o tym, że wychodzą. Jedna składa wcześniej ten wniosek i wtedy Walne nie przyjęło do ryzy. Dlatego Łomża przez jeszcze 1,5 roku w tym związku było. Ale zgodnie ze statutem i zapisami, jakie są dotyczące międzygminnego związku, automatycznie z tym rokiem, z końcem grudnia, przestali być członkiem związku. Czyli tak jakby do likwidacji zostały 3 gminy. 3 gminy ten związek likwidują. I jednocześnie spółki. Także no tutaj może trochę tak... Jakie to jeszcze są gminy? Klukowo, Wąsosz i... Także mówię, ważne będzie spotkanie to we wtorek, gdzie no, konkretnie trzeba podjąć już takie decyzje na walnym zgromadzeniu wspólników. Czy jeszcze jakieś? No ale po co się odłączyć, jak można po 2 złote kupić, po co inwestować? Nie wiem, czy to właśnie o to chodzi, bo w Ciborach większość wsi Cibory zauważają wsi mniej łodki niż u siebie. No po prostu z nim się dogadę, że właśnie po złoty trzeba ustawić pod ścianą, albo przejdzie taniej, albo się włączamy. Właśnie. Przyznam, że już wcześniej nad taką koncepcją pracowaliśmy. Na razie to jakoś to padło właśnie dlatego, że to się przedłuża, żeby spiąć tę sieć, jaka jest na terenie gminy, żeby się odpieć go. Nie wiem właśnie, czy to no, nasz dużo jest podejrzewa, że są różnice ich poziomy. No poziomem może to nie dotyczy, ale... Nasza to jest pierwsza od Cibora, będzie ostatnia. Tak, no właśnie tutaj te sprawy techniczne są dosyć... Wiecie, no sieć nie jest jednolita. Może w tym tak powiem, że nie jest jednolita i po prostu trzeba to najpierw tak jakby uregulować. No, można byłoby, myśleliśmy o nowym ujęciu wody. Był kiedyś pomysł w
w Zambrzycach przy budynku szkoły. W Zambrzycach tamten jest budynek Szybałowski. Zambrzycy Kapusty? Kapusty. Kapusty. Tam jest takie blisko i tam był jakiś taki plan. Trzeba wrócić może do tych pomysłów. Co do spięcia tej sieci, to jest też tak między nami. Spółka, bo tak jakby zadanie ona zostali, żeby to technicznie nam opisać, powiedzieć, czy jest to możliwe. I praktycznie pracujemy na tym półtora roku, no więc tu nie ma co liczyć na to, że nam takie zadanie zrealizują. Nie ma co się oczekiwać. To trzeba, przepraszam, do wodociągu. Oni by to najbardziej dłużej to wytrzymać z dzisiaj, no bo po prostu może te pieniądze miesiąc zbiorą za nic. Za tyle za inkasa. Tak, głosowanie. Na dzień dzisiejszy. Jeśli powiedzmy jest zawarany, już nie podpiszemy umowę. Tam się umowę. A czy liczymy tam jakoś to za naprawy? Z naszej strony praktycznie już było wszystko gotowe, żeby to przejąć od stycznia. Pani Basia w pierwotnej wersji budżetu miała wpływy z wody w budżecie, które po prostu z powodu tego procesu likwidacyjnego te plany zostały zmienione. Też jeśli już będzie, tak jakby przejdzie to na gminę, no to rzeczywiście pierwsze to jest odwiedzenie Cibor, ta Zabar. No i rozmowa z nimi o... Wcześniej się trzeba dogadać. No tak. No, dlatego zakładamy, że maksymalnie pół roku spółka ta będzie tutaj jeszcze operować. Jeśli banek decyduje o likwidacji, może być to za 3 miesiące, bo to wszystko wtedy może być zupełnie inaczej. To pan ma już 2 głosy jutro, jeszcze jeden. Nie, bez banek, tak? Ja jest 3 na 3, jak jest banny 6 osób. Ja jestem poza bannym, jestem tylko jako tam gość. No to jesteśmy i nie mamy 2 głosów? Nie, są... Dwa głosy. Każda gmina ma 2 głosy. Mówię, jeden głos i już jest 3 głosy. No, to 4 gmina. Tylko słuchajcie, no to jest wszystko do przeliczenia matematycznie. Czy spółkę spróbować sprzedać w całości, bo tak generalnie powinno to wyglądać. Jak ona ma wartość? Jest wycena? Jest wycena, są wszystkie koszty nawet likwidacji policzone. No generalnie jest to trochę ponad milion. Takiej wartości realnej. Już po odliczeniu kosztów likwidacji, tak? Nie, no z kosztami likwidacji to nawet tam dochodzi z różnymi innymi to ponad 2 miliony. Ale te niektóre koszty można po prostu tak jakby zbić. Bo tam zobowiązania są, no... Trochę majątku jest, rzeczywiście. Sama spółka ma chyba 3 działki, związek ma 3 działki. I no... Tego nie zlikwiduje, nie tego nie sprzedaje. No nie, bo nawet były rozmowy z Łomżą, bo tam nie na jeden działek jest MPGKM bodajże. Oni to bezumownie nawet użytkują i były rozmowy, że miasto może to kupić. Ale tam jest spór, bo działki były przejęte od właścicieli bodajże w 80-tych latach, 90-tych. I właściciele wystąpili. Roszczenia wami. Tak. Działki mają, no jakieś są roszczenia wobec tych nieruchomości. Roszczenia mają i nie sprzedają. Na inny działek jest działka jest wpisana do hipoteki. Też, no naprawdę to nie jest tak, że jak samochód. Jak się wyrzekować z tych ewentualnych zysków i wystąpić i mieć tańszą wodę dla ludzi? Nie możemy właśnie. Na dzień dzisiejszy to już nie, my nie możemy tak jakby, no mówię, drzwi zamknąć i wyjść. Nie skończono, że nie ciągnę. Nie, no to właśnie to... Gospodarstwie domowe 50 zł za wodę to okej, ale gospodarstwa po 100 prób, no to trochę to inne kwoty są oferowane. Jak najbardziej. To jest taki właśnie główny cel, żeby ta cena była niższa dla mieszkańców. No słuchajcie, to jest pośrednik. Może kiedyś było to łatwiej, bo wszelkie oni nawet chyba wczoraj tutaj czyszczyli przy tych blokach rury. Także wszelkie naprawy czy jakieś awarie były dosyć sprawnie usuwane. Jest taka możliwość, że gmina przyjmuje to na siebie, a w drodze tam zapytania czy przetargu
no, podpisuje umowę z firmą, która dosłownie w świadczy. Czyli jest jakiś ryczał i przyjeżdżają awarie, wszelkie naprawiają. Jeśli gmina miałaby sprzęt, może to własnymi siłami próbować naprawić, ale to no, wiecie, no, przynajmniej nie na początku, bo to nie dla kogoś, kto tak jakby nie miał z tym do czynienia, no nie jest łatwo. Także no, po tym walnym, po osadzie rzeczywiście muszę się dowiedzieć, bo rozmawialiśmy o tym, bo tam była kontrola w ogóle chyba oczyszczalni niedawno, to był wojewódzki ośrodek ochrony środowiska. Złom, że tam prowadził tę kontrolę i właśnie coś z tym osadem, sposobem zagospodarowania, możliwością tam przekazania rolnikom jest, był jakiś problem. Tak, bo tam są ludzie metalne, ciężkie, to chyba coś się właśnie w tych przepisach zmieniło, że nie jest to, znaczy można. Mamy tutaj ciężkiego przemysłu, żeby były metale ciężkie. Ale to w tym osadzie jest. No ale są normy, tak. No właśnie to chodzi, że tam gdzie się to potem tak jakby nie wyleje, wysypie, trzeba pewne zasady jakieś. 5 lat chyba nie może to być potem. Część jak co 5 lat i gdzieś norma jest 15 ton na hektar. No coś w tej normie, no to się nie przekroczy. Także. Nie ma pytań? A czy można, panie przewodniczący, jeszcze taki szczególny dzień, to chcielibyśmy też życzenia złożyć. Wszystkim państwu radnym, państwu sołtysom, pani sołtys. Pani sołtys chyba nowa, bo to jest pierwszy raz. Witam. Wszystkim wasz, waszą rodziną, dużo zdrowia. Niech ten następny rok będzie lepszy. Jeśli ten był dobry, to niech ten następny tak będzie lepszy. Spełnienia wszystkich zamierzeń, planów. Dziękuję bardzo. Również ode mnie. Dziękuję serdecznie za ten rok współpracy. Myślę, że przyszły rok będzie lepszy, więc życzę wszystkim spełnienia marzeń tych osobistych i zawodowych i tak jak mówię, żeby ten nowy rok 2017 był lepszy od tego mijającego. Szczęść Boże. Zamykam 20. sesję. Dziękuję. Dołączam się do